Sponsorem kanału jest firma Dabrobau, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej.
Sponsorem kanału jest firma Dabrobał, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Łukasz Ciona, kanał Ciono po oczach. Witam serdecznie ze stadionu Pogoni Szczecin. Parno, duszno, ale cały piłkarski świat zjednoczył się dzisiaj dla Roberta Rybowskiego. Cztery fantastyczne drużyny dzisiaj wystąpią. Mamy takie drużyny jak wicemistrzowie Pogoni i przyjaciele Roberta Dymkowskiego, drużynę kobiecą Pogoni Szczecin, Pogon Ladies, którą przecież niedawno prowadził sam Robert Dymkowski. Mamy także gwiazdy Ekstraklasy, a także gwiazdy reprezentacji Polski. Tutaj, do tego naszego studia na Murawie będę przeprowadzał sukcesywnie dla Was fantastycznych piłkarzy, którzy przyjechali tutaj w hołdzie dla Roberta Dymkowskiego. Jak będzie wyglądał sam turniej? Drużyny rozegrają 4 mecze po 15 minut. Generalnie rzecz ujmując, najpierw odbędą się 2 półfinały, potem mecz o trzecie miejsce i wielki finał dla Roberta Dymkowskiego, ale po drodze będą występy artystyczne, będą szczecińscy raperzy, będzie zespół taneczny Shock Dance, tutaj mocno związany z Pogonią Szczecin, no i oczywiście to wszystko pokażemy na antenie kanału Ciono po oczach. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami, my nie będziemy się tutaj zatrzymywać w drużynie wicemistrzów Pogoni Szczecin i przyjaciół Dymka jest także nasz przyjaciel Paweł Skrzypek i członek naszej drużyny kanału Ciono po oczach, także do Pawła też, który teraz, jak widzę, się rozgrzewa. Wysyłamy gorące, gorące pozdrowienia. Będziemy z Wami aż do godziny 19. O, proszę, Artur Wichniarek z nami. Artur jest z nami. Proszę, Artur, króciutko, 3 zdania dla widzów kanału Ciono po oczach. Robert Dymkowski, wielki hołd dzisiaj. To jest niesamowite, jak świat piłkarski się zjednoczył. No tak, właśnie to jest piękne, że przyjechałaś na stylu i to nie tylko ze Szczecina, z całej Polski. Ja przyjechałem z Berlina, chociaż mam bliżej do Szczecina niż inni z Polski, tak więc na pewno szczytny cel. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się ułożyło, żeby też kibice mieli trochę fanu i żeby te pieniążki były spożytkowane dla Dymka. Dzięki, Artur. Idź się rozgrzewać. Piąteczka. Artur Wichniarek, jak widzimy, przyjechał specjalnie tutaj z Berlina. Nieważne są dzisiaj podziały klubowe. Nieważne są dzisiaj jakiekolwiek podziały, bo wszyscy jednoczymy się po to, żeby być z Robertem Dymkowskim. Ja tymczasem na chwilę opuszczam nasze studio piłkarskie po to, żebyście mogli zobaczyć boisko. I tu prośba właśnie do naszych realizatorów, żeby pokazali, jak rozgrzewają się w tym momencie drużyny, które za chwilę wystąpią właśnie w turnieju. My oczywiście za chwilę też będziemy prosić kolejnych gości. Dzisiaj także na Morawie działa Sebastian Roszkowski, znany szczeciński dziennikarz, który też co jakiś czas będzie z nami działał, będzie się pojawiał w naszym studio. 10 tysięcy kibiców, przypomnę, kupiło cegiełki. Pojawi się tutaj, o proszę, jest także Paweł Golański, dzisiaj dyrektor sportowy Korony Kielce. Panie Pawle, możemy na chwilę? Zapraszam, Paweł Golański, zapraszam Cię, Pawle, chodź do naszego studia przenośnego Ciono po oczach z Kielc, dyrektor sportowy Korony Kielce. Koroniarz, ale podziały nie są tutaj ważne, bo jesteś tu dla Roberta Dymkowskiego. Oczywiście my jako Korona Kielce przyłączamy się do tej akcji, a więc tutaj trzymamy kciuki za Roberta. Całe Kielce sportowe są z nim, dlatego też ja dzisiaj jestem, gramy. Fajnie, że tutaj stadion się zapełnia, więc dzisiaj na pewno kibice w Szczecinie będą mogli
zobacz obecnych gwiazdorów naszej Ekstraklasy, ale również wielkie nazwiska reprezentacji Polski, które są w czerwonych strojach. Jest niesamowite, że tyle nazwisk udało się zebrać w relatywnie krótkim czasie, prawda? I to pokazuje, że nasz polski piłkarski światek potrafi robić fajne rzeczy. Nie, no oczywiście, to jest powód do dumy. Tak naprawdę cała, nie tylko piłkarskie środowisko, ta rodzina, ale również inne dyscypliny przyłączają się do walki o zdrowie Roberta, więc no jest to budujące, mnóstwo kibiców, oby tak. Tak to się przełożyło na jego zdrowie, żebyśmy widzieli Roberta częściej na meczach Ekstraklasy. A sam turniej Cię też ekscytuje? 4 mecze po 15 minut. Przeciwnicy niełatwi. Hajtowy, niehajtowy, Marek Koźmiński, Kuba Błaszczykowski przede wszystkim, ale też chyba graliście razem, nie? W reprezentacji, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. Mnóstwo nazwisk, więc na pewno będzie tutaj wysoki poziom. No fajnie, że też różne pokolenia tak naprawdę, bo tutaj wymieniłeś piłkarzy, którzy stanowili o sile naszej reprezentacji wiele lat wstecz. Natomiast są też piłkarze, którzy grają w reprezentacji na co dzień, a więc to fajne przeżycie. Dzięki, Paweł, już się nie zatrzymuję. Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce, był z nami, ale wracamy do tego, co się dzieje na boisku. Naprawdę, wszystkie drużyny, wszystkie cztery, przypomnę, wicemistrzowie i przyjaciele Dymka, gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, gwiazdy reprezentacji Polski i drużyna kobieca Pogoni Szczecin. A teraz przepięknie kibice Pogoni skandują nazwisko Roberta Dymkowskiego. Tutaj być może będziemy w stanie pokazać taki transparent, wisi na stadionie Pogoni. Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Fantastyczny, piękny transparent, który właśnie przygotowali organizatorzy. Edi Andradina idzie, nasz przyjaciel kanału Czeropoczach. Chodź tu, Edi, szybciutko, na dwa zdania. Edi, kochany nasz Edi, brazylijska gwiazda Pogoni. Słuchaj, niesamowita rzecz. Zobacz, ilu jest kibiców tutaj dla Roberta. Jak ty to odbierasz? No przede wszystkim jest cudowna sprawa, że ludzie chcą pomagać. A po drugie, Robert jest legendą tego klubu, jest legenda Pogon Szczecin. I kibice Pogon na pewno pamiętają, każdy nas w sumie pamięta i jesteśmy tutaj po to pomagać. Dokładnie. Ja słyszałem, że ty 10 cegiełek kupiłeś, to prawda? 10 biletów dla całej rodziny żeś wykupił. Przyjechali z przyjacielu, znajomi i przyjechali po to oglądać ten mecz i też pomagać, wiadomo. Nie? Brazylia też przyjechał po wielu latach, co? Brazylia jest, Batata jest. No, ale, no. A już spotkaliście się, pogadaliście? Gadaliśmy teraz, nie, ale z Batata nie idzie gadać. No, bo... No. No, jest brazylijska Pogoń. Tak, jest, jest, jest. Nie zatrzymuję Cię jeszcze, Cię będę łapał, dzięki. Edi Andradina, jak widzicie, legenda brazylijska Pogoni Szczecin, coś niesamowitego, a tutaj właśnie już Wichniar się między innymi rozgrzewa. Widzę też Piotrka Świerczewskiego, widzę oczywiście także Jacka Krzynówka. W ogóle ja myślę, że to jest ciekawe, żeby przedstawić Wam teraz składy chociażby gwiazd reprezentacji Polski. Słuchajcie, no nazwiska absolutnie niesamowite. Maciej Szczęsny, Rafał Murawski, Piotr Świerczewski, Tomasz Hajto, Sławomir Peszko, Marek Citko, Przemysław Kaźmierczak, Michał Żewłakow, Arkadiusz Głowacki, Paweł Kryszałowicz, Jacek Krzynówek, Sebastian Mila, Mirosław Szymkowiak, Arkadiusz Bąk, Paweł Brożek, Marcin Wasilewski, Artur Wichniarek, Piotr Seleman i uwaga, Kuba Błaszczykowski i Marek Koźmiński. A już za chwilę piękne rozpoczęcie tej imprezy. Ja mam nadzieję, że uda się to wszystko pokazać za chwilę na boisku. Przepiękna uprawa tego spotkania, tych spotkań tak naprawdę, bo przypomnę, to będą 4 spotkania. Warto także przedstawić składy gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy, a więc Bartosz Mrozek, Jakub Czerwiński, Mateusz Matras, Damian Dąbrowski, Michał Walski, Michał Żuchowski, Filip Starzyński, Dawid Kort, Mateusz Bochnak, Rafał Wolski, Mateusz Skrzypczak, Marcin Robak, Paweł Golański, Kacper Smoliński, Olaf Korczakowski, Marcel Wędrychowski, Adam Frąszczak, no i Dawid Szymonowicz, trenerem tego.
Jacek Kosmalski, Rafał Andruszko, Artur Bugaj, Eli Andradina, Grzegorz Niciński, Janusz Gałuszka i Mariusz Giergiel. No i jak już mówiłem, ten zespół będzie prowadził pan trener Mariusz Kuras. Jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, drużynę kobiecą, trenerem Piotr Łęczyński. Sandra Kuśmierczyk, Natalia Radkiewicz, Wiktoria Bielecka, Wiktoria Szymaszek i Alicja Dyguś. A ja myślę, że warto złapać kolejnych naszych gości. Jest też Piotr Kołacki. Tutaj jeszcze raz piąteczka przebita z Jackiem Bednarzem. Za chwilę kolejni goście w naszym studio. Myślę, że warto będzie pogadać właśnie z tymi. O, jest Przemek Kazimierczak z nami też, między innymi. O, Mirosław Szymkowiak, witam serdecznie. Zaraz poproszę Przemka Kazimierczaka, żeby do nas na chwilę przyszedł. Koło mnie teraz przechodzi Piotr Sierczewski. Cześć Piotrek, witam. Także fantastyczne nazwiska za chwilę, naprawdę. Jest też i Marek Citko, witam serdecznie. Także naprawdę, no niesamowite nazwiska. Ja tutaj sobie poprzebijałem piątki z niektórymi, ale mam teraz może okazję, to poprosimy któregoś z organizatorów za chwilę do naszego studia, żeby nam opowiedział, jakim naprawdę wielkim trudem i kosztem odbyło się to wydarzenie. Fantastyczne wydarzenie. I trybuny już żyją, 10 tysięcy, ja myślę, że ponad 10 tysięcy widzów na trybunach, a my za chwilę będziemy mieli ceremonię rozpoczęcia tego wielkiego, charytatywnego turnieju tak naprawdę dla Roberta Dymkowskiego. Przypomnę zasady, 4 drużyny rozegrają w sumie 4 spotkania, 2 półfinały, mecz o trzecie miejsce, a także wielki finał. Mecze odbędą się po 15 minut, a zatem takie będą zasady. Wszystko ma się skończyć do godziny 19. W międzyczasie oczywiście występ szczecińskich raperów zespołu tanecznego Shock Dance na Murawie. To wszystko będziemy starali się wam pokazać w naszej transmisji. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną Poczach, bądźcie z nami. A już teraz na Murawę wychodzi fantastyczna oprawa i za chwilę zobaczymy dwie pierwsze drużyny. Z moich informacji wynika, że będzie to mecz oczywiście Pogoń Ladies, a więc drużyny kobiecej Pogoni Szczecin. No i zobaczymy, kto stanie w szranki w pierwszym spotkaniu. Są różne tutaj wersje rozpoczęcia, były dyskusje, ale być może, nie chcę zdradzać, ale naprawdę nasz bohater być może kopnie piłkę jako pierwszy w tym turnieju. Zobaczymy za chwilę, co się wydarzy na boisku imienia Floriana Krygiera na tym pięknym, nowiutkim, ponad 20-tysięcznym stadionie Pogoni Szczecin. Fantastycznie, naprawdę nam się to wszystko zapowiada. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną po Oczach. Bądźcie z nami. Ja teraz naprawdę jestem pod wrażeniem. Cały czas kibice Pogoni Szczecin. Ja mam nadzieję, że możecie to usłyszeć. Skandują nazwisko naszego dzisiejszego wielkiego bohatera, Roberta Dymkowskiego. Posłuchajcie. Tak pięknie, kibice Pogoni Szczecin, ale myślę, że kibice też i z całej Polski, którzy przyjechali na to spotkanie, skandują nazwisko Roberta Dymkowskiego. Mówię kibice z całej Polski, bo też dzwonili do mnie przyjaciele z Zabrza, z Chorzowa, z wielu innych miast Polski. Pytali się o bilety, pytali się o możliwość kupna cegiełek, więc naprawdę to wydarzenie budzi zainteresowanie nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce. W całej Polsce, która zjednoczyła się dla Roberta Dymkowskiego. Ale to oczywiście wydarzenie kosztowało pracę wiele osób. Dzisiaj również w naszym studiu kanału Cioną po Oczach będą też obecni organizatorzy tego spotkania, ale już za chwilę rozpoczniemy wielki turniej
dla Roberta Dymkowskiego. Zobaczmy, ponad 10 tysięcy kibiców na stadionie. Fantastyczny wynik obok mnie. Zadowoleni i dumni też organizatorzy tego wydarzenia. Piotr Kołacki, Dawid Szyźwiński, dla nich wielkie brawa. Ale tymczasem my już za chwilę będziemy widzieć, jak wychodzą zawodnicy właśnie dwóch pierwszych drużyn, które zagrają w tym spotkaniu, a więc drużyna Pogoni Szczecin Ladies, drużyna kobieca, a sędzią będzie Karol Arys, bardzo uzdolniony sędzia właśnie tutaj z województwa pomorskiego. I ja widzę, że przeciwnikiem będzie bodajże drużyna przyjaciół wicemistrzów dawnej Pogoni i przyjaciół Dymka. A więc taki będzie pierwszy mecz Pogoń Szczecin kontra dawna Pogoń Szczecin. Więc myślę, że to będzie naprawdę wielkie. A mamy tutaj jednak zmianę, proszę bardzo, chyba wyjdą jako pierwsi. Oczywiście Pogoń Ladies wychodzi, a to o proszę. Drobne zaskoczenie dla prowadzącego, chociaż mówię, Pogoń Ladies wychodzi, ale chyba najpierw zaprezentują się wszystkie drużyny, ponieważ to się też zmieniało, było losowanie, kto będzie grał pierwsze spotkanie. Jak mówię, pierwsze na Morawie pojawiają się zawodniczki drużyny kobiecej Pogoni Szczecin, którą niegdyś przecież prowadził Robert Dymkowski, obecnie będzie trenerem tej drużyny oczywiście pan Piotr Łęczyński. I za chwilę zobaczymy kolejną drużynę na murawie. Już oczekują drużyny w takim korytarzu, z którego będą wychodzić na boisko. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cielą po oczach. Piękna pogoda, oczywiście narzekający powiedzą, że parno, ale tak naprawdę znakomicie tutaj się to wszystko dla organizatorów ułożyło. I w tym momencie na boisko wychodzą gwiazdy PKO, Bank Polski Ekstraklasy, fantastyczne nazwiska, Bartosz Mrozek, Kuba Czerwiński, Mateusz Matras, Damian Dąbrowski, Michał Walski, Michał Żukowski, Filip Starzyński, Dawid Kort, Rafał Wolski, Mateusz Szczypczak, Marcin Robak, Paweł Golański, Kacper Spoliński, Olaf Korczakowski, Marcel Wędrychowski, to piłkarze oczywiście Pogoni Szczecin, Adam Frąszczak i Dawid Szymonowicz. I są też na boisku, jak widzicie, gwiazdy PKO, Bank Polski, Ekstraklasy, a za chwilę wystąpią, wyjdą na murawę kolejne dwie drużyny, a zatem dawne gwiazdy, wicemistrzowie i przyjaciele Dymka oraz gwiazdy reprezentacji Polski. Teraz wychodzą gwiazdy reprezentacji Polski. Marek Koźmiński na przodzie, Rafał Murawski, Piotr Celeban, Paweł Kryszałowicz, Przemysław Kazimierczak, Piotr Świerczewski, Arek Głowacki, Michał Żewakow, Mirosław Szymkowiak, Tomasz Hajto, Marcin Robak, Sławomir Peszko, Sebastian Mila, Marcin Wasilewski, Jacek Krzynówek między innymi. A więc sama plejada fantastycznych piłkarzy, których przed laty i tak nie tak dawno tak naprawdę gdzieś oklaskiwaliśmy właśnie na boiskach reprezentacji międzynarodowych, ale także na boiskach oczywiście polskiej ekstraklasy, a potem wyjechali najczęściej gdzieś za granicę. I jako ostatni wychodzą na boisko wicemistrzowie i przyjaciele Roberta Dymkowskiego. I tu prowadzi tę drużynę do boju Radosław Majdan. Radek Majdan prowadzi tę drużynę, a tam m.in. Jerzy Podrożny, Dariusz Gęsior, Mosur, Kazimierz Węgrzyn, oczywiście Paweł Skrzypek, no mnóstwo, mnóstwo też, Edi Andradina, który właśnie uśmiecha się do mnie, Jacek Bednarz, Brazila, więc naprawdę fantastyczne nazwiska pod wodzą trenera Mariusza Kurasa. A zatem mamy wszystkie cztery drużyny już w tym momencie na murawie. Przypomnę, że wszystkie spotkania, które się odbędą właśnie tutaj w Szczecinie, poprowadzi trójka Karol Arys, Marek Arys, Marcin Janawa i będzie pomagał im także Dawid Zięba, utalentowany skład sędziowski ze Szczecina. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cielą po oczach, bądźcie z nami. Teraz wszystkie drużyny właśnie są już na murawie,
piękny szpaler utworzony, więc wydaje się, że stanie się to, co zapowiadałem, a zatem pierwszą piłkę już jest, wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja widzę wielkiego bohatera tego turnieju, Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Za chwilę, jak skandują tutaj kibice Pogoni Szczecin, jako pierwszy przejdzie szpalerem wokół wszystkich drużyn i otrzyma tutaj pewnie wielkie brawa od wszystkich uczestników tego fantastycznego wydarzenia. Mam nadzieję, że będziecie mogli to wszystko zobaczyć. Piękny, fantastyczny, duży szpaler utworzony przez zawodniczki i zawodników wszystkich drużyn biorących udział w tym pięknym turnieju. Wyraźnie wzruszony Robert Dymkowski. No coś niesamowitego. Widzę, jak maluje się wzruszenie na jego twarzy. I teraz Robert Dymkowski wychodzi na murawę. Posłuchajcie, jak reaguje stadion. Robert Dymkowski jest już na boisku, brawa, nie ustają, coś niesamowitego. Teraz w jaki sposób Szczecin, Stadion Pogoni i wszystkie drużyny przywitały Roberta Dymkowskiego właśnie na tym stadionie. Fantastyczny zawodnik, świetny człowiek, powszechnie kochany w całej Polsce, ale w Szczecinie, szczególnie w Szczecinie, który jest przecież tak dla niego ważny, dla którego tyle oddał w swojej piłkarskiej karierze, tyle bramek, ile strzelił dla Pogoni, a teraz całe społeczeństwo, myślę, że Polski, nie tylko szczecińskie, oddaje mu to, na co sobie tyle lat zapracował. Niezwykle ciężka, poważna choroba, która go dotknęła, ale myślę, że to, co pokazuje ten stadion, co pokazuje cała Polska, jest gdzieś czymś głębszym, aniżeli tylko wydarzeniem piłkarskim. I teraz Radek Majdan w rozmowie z Robertem Dymkowskim. Majdan, zrobili mu taki kawał, że właśnie ułożyli sztucznego Adama Małysza w szatni, a teraz na telebimie pokazał się właśnie Adam Małysz ze specjalnymi pozdrowieniami. Kolejna też przekazana tutaj darowizna z jednej z aukcji dla Roberta Dymkowskiego na murawie. Szpaler cały czas jest utworzony przez wszystkie zawodniczki i zawodników dzisiejszego turnieju. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach. Mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy. Zostańcie z nami. Za chwilę pierwsze spotkanie. Wszystkie drużyny, tak jak już powiedziałem, są teraz na boisku. Jest też Tomasz Hajto, jest między innymi
Kuba Błaszczykowski, no jest mnóstwo naprawdę fantastycznych zawodników i zawodniczki. Ja będę co jakiś czas brał do naszego studia właśnie uczestników tego fantastycznego turnieju. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Patrzę cały czas na to, co dzieje się na murawie. No i czekamy na to rozpoczęcie właśnie turnieju, także przez Roberta Dymkowskiego. On jako pierwszy ma kopnąć piłkę i to ma być takie symboliczne kopnięcie właśnie tutaj na stadionie imienia Floriana Krygiera, fantastycznym piłkarskim stadionie Pogoni Szczecin. Tak jak już powiedziałem, czekamy na ten moment, coś niesamowitego. Teraz fotoreporterzy skupieni wokół Roberta Dymkowskiego, bo to jest wszystko dla niego. Tutaj naprawdę wiele osób wykazało się ogromną ofiarnością, ogromnym poświęceniem, organizując ten turniej i muszę powiedzieć, chapeau bas. A teraz jeszcze raz wielkie brawa dla Roberta Dymkowskiego. I znów kibice Pogoni Szczecin skandują: Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Możecie posłuchać. Witam serdecznie wszystkich. W takich momentach brakuje słów. Tak naprawdę miałem coś przygotowane, żeby coś powiedzieć. I kilka słów Roberta Dymkowskiego dla kibiców. Proste dziękuję, mówi bohater dzisiejszego turnieju. Piękne i krótkie słowa, ale myślę podsumowujące to, co dzieje się dzisiaj w Szczecinie. I znów kibice Pogoni Szczecin fantastycznie skandują nazwisko naszego bohatera. Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Jestem pod wrażeniem naprawdę tutaj dużej siły społecznej w Szczecinie. Świetnie to wygląda, udało się sprzedać 11 tysięcy prawie wejściówek. Będzie mi łatwiej walczyć z tą ciężką formą. Dziękuję jeszcze raz. Bawcie się dobrze. Dziękuję. A ja teraz jeszcze dla was, nie wiem czy słyszeliście słowa Roberta Dymkowskiego, ale dla was jeszcze streszczę. Robert Dymkowski powiedział: bardzo dziękuję. Będzie mi łatwiej walczyć z tą ciężką chorobą. Także z pewnością niesamowicie docenia to, co zrobili tutaj dla niego wszyscy ludzie. Jest wyraźnie wzruszony. Pod koniec turnieju spróbujemy zaprosić go do naszego studia, ale wiemy, że dla niego to jest naprawdę ogromny ładunek emocjonalny. Właśnie organizacja tego turnieju, to, że tyle osób w tę inicjatywę się zaangażowało, więc nie będziemy naciskać. Ale myślę, że pod koniec spróbujemy zaprosić do naszego studia cielą po oczach właśnie Roberta Dymkowskiego i poprosimy go o kilka zdań. Rozmawialiśmy w tej sprawie z organizatorami. Zobaczymy, na ile pan Robert, bo to tak trzeba powiedzieć, z ogromnym szacunkiem będzie się czuł. Tymczasem już za chwilę myślę, że zdarzy się to, o czym mówiłem od początku, w szaliku Pogoni Szczecin na środku boiska w tym momencie Robert Dymkowski. No i za chwilę pewnie kopnie piłkę w pierwszym meczu, ale jeszcze będzie puszczony specjalny utwór dla Roberta Dymkowskiego. A zatem teraz raperzy szczecińscy i Sochan, znana postać szczecińska, razem z Głowa PM, a także Wędrychowski, Marcel wędrują. No i zobaczymy ten, usłyszymy przede wszystkim i zobaczycie, jak będzie brzmiał ten utwór specjalny napisany dla Roberta Dymkowskiego. Za chwilę przed nami utwór muzyczny Robert raperski, rapowy, w takiej konwencji właśnie raperskiej.
ten utwór. Coś niesamowitego, jak rozumiem, za chwilę go usłyszymy. Piękna oprawa tutaj na Murawie. No przepięknie, i znów skandują kibice i za chwilę myślę, że ten utwór właśnie trzech połączonych głosów usłyszymy specjalnie dla Roberta Dymkowskiego i wszyscy artyści proszą teraz, żeby kibice powstali i za chwilę usłyszymy ten utwór. Teraz cały stadion skanduje w oczekiwaniu na ten utwór, w oczekiwaniu na to, aż polecą nuty, ponoć niezwykle i bity, i rymy, ponoć niezwykle właśnie wzruszony. Całym utworem był Robert Dymkowski, jak usłyszał ten utwór.
Przepięknie wybrzmiał utwór dla Roberta Dymkowskiego. Sam bohater wyraźnie wzruszony. Naprawdę myślę, że piękny gest tutaj artystyczny dla Roberta Dymkowskiego, a my powolutku będziemy czekać na pierwsze spotkania. Może uda się nam jeszcze kogoś zaprosić do naszego studia. Ja na chwilę jeszcze przekażę tutaj, przekażę składy koledze z ekipy realizacyjnej, ale myślę, że za chwilę spróbujemy jeszcze wyłapać właśnie kolejną osobę do naszego studia, a tymczasem za chwilę rozpocznie się turniej. Czekamy na ten moment, aż pan, bo to podkreślam z szacunkiem, Robert Dymkowski rozpocznie ten fantastyczny turniej, w którym, przypomnijmy, zmierzą się cztery drużyny. Rozegrają łącznie 4 mecze po 15 minut wicemistrzowie i przyjaciele Roberta Dymkowskiego, gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, gwiazdy reprezentacji Polski, a także Pogoń Ladies, drużyna kobieca Pogoni Szczecin, a więc naprawdę fantastyczne bogactwo zawodników i zawodniczek. I właśnie mamy już na boisku Pogoń Ladies, które, tak jak mówię, wystąpią w pierwszym spotkaniu, w spotkaniu tego turnieju, a ja tymczasem jeszcze korzystając z okazji poproszę Piotrka Kołackiego, organizatora, współorganizatora tego wielkiego turnieju. Piotrek, atmosfera fantastyczna, pięknie wybrzmiał ten utwór rapowy dla Roberta. Widzę, że jesteś też mocno wzruszony tym, co tutaj widzi. Oczywiście, ja już generalnie słyszałem tą piosenkę i mocno weszła w głowę i aż ciary przechodzą, jak to Robert słyszy. No, mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo pozytywnych ludzi. Ci, którym się chciało tutaj przyjść, to jest w ogóle mega, bo kwota wsparcia była dowolna, ludzie są. Mamy prawie 11 tysięcy ludzi tutaj, także mega chyba sukces organizacyjny. No, największy chyba w Polsce, Łukasz, przyznasz, nie było takiego. Nie było, cały światek piłkarski się zjednoczył. Jak wam się udało tyle fantastycznych nazwisk tak szybko skaperować, że tak powiem? Maciek Stolarczyk z Darkiem Adamczukiem na początku zaczęli dzwonić, a później same telefony odzywały się już do nas, bo na takim meczu nie jeden piłkarz chce być, i aktualny, i Oldboy. Słuchajcie, to jest taka impreza, że no naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem tych ludzi. Ja dziękuję przede wszystkim tym ludziom, którzy tu przyszli, bo to jest ci, którzy nie mogli, wiadomo, po to zrobiliśmy tą transmisję, Łukaszu, wspólnie ciona po oczach. Dzięki serdecznie w ogóle za to, że podjęliście się tego wyzwania, żeby ci kibice, którzy są na zachodzie, widzieli to, co tu się dzieje właśnie na Twardowskiego, nie? Jasne, Piotrek, piąteczka, jeszcze pogadamy pewnie. Tak jest, dzięki. Łukasz Ciona, kanał Ciona Poczak, tak jest, transmitujemy na żywo to, co się dzieje i wracamy do tego, co dzieje się na boisku. Słuchajcie, a tam już przygotowani wicemistrzowie dawnej Pogoni i przyjaciele Roberta Dymkowskiego kontra Pogoń Ladies, drużyna kobieca Pogoni Szczecin, więc już za chwilę pierwsze spotkanie. No i tak jak już powiedziałem, pierwszą piłkę kopnie po raz pierwszy w tym turnieju Robert Dymkowski. To, co zapowiedziałem, okazało się prawdą, więc nie kłamałem, słuchajcie, bo były różne rozważania, były różne scenariusze właśnie początku tego turnieju, ale myślę, że to wszystko się ziści, co wam powiedziałem. Jest też Radek Majdan, jak widzę, na środku. No i za chwilę wyraźnie wzruszony, naprawdę coś pięknego. Ja widzę teraz to na podglądzie, kochani. Robert Dymkowski już jest gotowy do tego, żeby po raz pierwszy kopnąć piłkę. Jest drużyna oczywiście Pogoń Ladies, no i oczywiście są też przyjaciele Pogoni Szczecin. Za chwilę wrócą, widzę, ale myślę, że to będzie coś niesamowitego. Właśnie rozpoczniemy wielkie emocje na stadionie Pogoni Szczecin. Świetnie. Widzę teraz tutaj już na ławkach rezerwowych są emocje. Jest też skupienie, bo to mimo wszystko dla tych biłych piłkarzy często turnieje charytatywne, to jednak gdzieś te emocje wyzwalają, ale już za chwilę Robert Dymkowski symbolicznie po raz pierwszy kopnie piłkę w tym turnieju obok oczywiście zawodniczka Pogoni Ladies Emilia Zdunek.
kapitan drużyny kobiecej Pogoni, pani kapitan Pogoni Szczecin i za chwilę to będzie coś niesamowitego. Na ten moment tu prawie 11 tysięcy widzów, a myślę, że wiele tysięcy przed telewizorami, komputerami czeka. Robert Dymkowski, rozpocznie. Jeszcze nie wiem, komu podać, mówi konferencjer, czeka na drugą drużynę, ale za chwilę druga drużyna się pojawi, czyli oczywiście wicemistrzowie dawnej, ponieważ Eddie biegnie też na boisko i za chwilę będzie to kopnięcie, no więc mamy taki antrakt, można powiedzieć, przedwczesny do tego kopnięcia i za chwilę, proszę bardzo, jest kopnięcie, jest syrena, no i ze statku i rozpoczęliśmy właśnie pierwsze spotkanie, a zatem właśnie drużyna Ladies Pogoni Szczecin kontra przyjaciele Roberta Dymkowskiego. Za chwilę wielkie piłkarskie emocje, a my oczywiście będziemy łapać tutaj, podchodzić do ławek rezerwowych, będziemy łapać uczestników tego spotkania na bieżąco, gdzieś wam przekazywać emocje z tego spotkania. Zaczynają dziewczyny. Widzę, właśnie jest tutaj Emilia Zdunek, a więc już za chwilę rozpoczniemy pierwsze spotkanie w tym turnieju. I proszę bardzo, i zaczęli pierwsze 15 minut tego turnieju. Drużyna Pogoni Ladies pewnie będzie chciała gdzieś szybko rozpocząć, udowodnić, że wcale nie odstaje od panów i myślę, że to będzie bardzo ciekawa konfrontacja. Już idzie akcja prawą stroną, ale tam we wszystko wmieszał się Kazimierz Węgrzyn, którego przecież tak doskonale pamiętamy, i piłkę przejęła drużyna przyjaciół Roberta Dymkowskiego i dawnej wicemistrzowskiej Pogoni, ale już Grabowska, już idzie akcja z prawej strony, no ale tam jest Ostoja, dawna wielu klubów ekstraklasy, czyli Dariusz Gęsior, jeszcze Jacek Bednarz. Tutaj teraz widzę, że zawodnicy przyjaciół Roberta Dymkowskiego starają się przejąć inicjatywę. Piłka do środka. No i być może jest szansa na pierwszą akcję. Tam Darek Dźwigała gra z kolegami, ale już gdzieś wmieszały się w to wszystko dziewczyny. Także tak to wygląda. Słuchajcie, na razie 0 do zera w pierwszym pojedynku tego turnieju. Ja też widzę piękny puchar, który tutaj stoi dla zwycięzcy. No w tej chwili gra toczy się trochę w środku pola, więc na razie bramek, z których słynął Robert Dymkowski, nie widzimy na stadionie imienia Floriana Krygiera, ale pewnie za chwilę się to zmieni. Uwaga, Eddie w takiej ofensywnej akcji, piękne podanie do prawej strony, uwaga, szansa i teraz czy będzie pierwsza bramka? Nie ma jeszcze poprawka, ale tu wybiła piłkę bramkarka Pogoni Ladies i już rusza Eddie do wykonania rzutu rożnego z lewej strony. No i będzie teraz dośrodkowanie właśnie, myślę, że w pole karne. Już jest tam kilku zawodników dawnej Pogoni Szczecin, przyjaciół Dymka i poszło dośrodkowanie. Tam skakał Darek Gęsior, z tego co widziałem, ale poradziły sobie z tym dziewczyny grające w drużynie żeńskiej Pogoni Szczecin, ale przyjaciele, teraz Paweł Skrzypek, nasz mój przyjaciel kanałowy przy piłce, odgrywa piłkę na spokojnie do Jacka Bednarza. Jacek Bednarz do Diego, jeszcze Jacek Bednarz w pojedynku z grającą z numerem 11 Natalią Oleszkiewicz i rusza teraz drużyna przyjaciół Dymka, ale powstrzymany ten atak z lewej strony. Oj kurczę, trzeba powiedzieć, że naprawdę na poważnie się chłopaki tutaj starają, ale i dziewczyny nie odstają i wciąż jest 0 do 0. Fajny ten pojedynek, naprawdę emocjonujący teraz przy piłce Kazimierz Węgrzyn. A my tymczasem szukamy już gościa do naszego studia. Właśnie widzę, o proszę bardzo,
Panie Jacku, witam. Jacek Krzynówek ze mną. Na chwilkę, na dwa zdania, nie? Okej, to później poprosimy. Jacek Krzynówek też przyjechał właśnie tutaj. Rzadko można go spotkać, czy to w telewizji, ale na kanale Cielą po oczach też się pojawił. Jest tutaj też w kuluarach. Kręci się obok mnie Marcin Robak, ale wracamy się do tego, co dzieje się na boisku, a tam na razie, jak widzę, gra w środku pola. No i tu właśnie widzimy ten pojedynek. Uwaga, szansa na pierwszego gola, ale tego gola pierwszego nie ma. My tymczasem podchodzimy właśnie. Witam Marcina Robaka, witam jednego z bohaterów tego turnieju. Marcinie, zobaczmy pierwszy mecz, Pogoń Ladies, przyjaciele Dymka. Jak widzisz na razie te zmagania? No na razie defensywka ze strony kobiet. No mecz 0-0, zobaczymy jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że w tym meczu wpadną bramki, bo za chwilę kolejny mecz. Mam nadzieję, że dziewczyny tutaj postawią się wysoko i łatwo się nie dadzą. Łatwo się na pewno nie poddadzą. Ja Cię zaproszę na chwilkę jeszcze do nas. Chodź. Przed boiskiem ruszają teraz tymczasem dziewczyny z atakiem. Uwaga, czy będzie pierwsza bramka? Uwaga, ależ interwencja teraz bramkarza. I co? I nie ma bramki, Radek Majdan. Teraz, a z nami Marcin Robak, głośno trochę. Słuchaj, niezły poziom tego spotkania. No teraz było właśnie widać, że dziewczyny miały okazję, gdzie mogły zrobić bramkę na 1-0, więc widać, że jest to groźna drużyna i mimo, że fizycznie wyglądają słabiej, to będą walczyć w tym spotkaniu i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Pięknie to wygląda, ponad 11 tysięcy widzów, więc można powiedzieć, że kibice dopisali. No tutaj brakuje słów. Szacun dla wszystkich kibiców, którzy zjawili się dzisiaj na stadionie. Wiedzą, że Robert ciężko choruje i tutaj w Szczecinie pokazali, że potrafimy się zjednoczyć. Dużo piłkarzy przyjechało, fajnych dziewczyn też dołączyły do grania. No ale przede wszystkim jedność pokazuje tutaj Szczecin, że jest bardzo duża. Czekamy na bramki, które Ty też potrafiłeś świetnie strzelać. Dzięki, Marcinie. Dziękuję. Marcin Robak, słuchajcie, bohater naszej ekstraklasy, zawodnik wielu drużyn, był naszym gościem, ale już schodzimy ze mnie, wracamy do tego, co dzieje się na boisku. No więc tutaj po pierwszych 6 minutach tego spotkania, wciąż 0-0, dziewczyny twardo stają do walki z przyjaciółmi Roberta Dymkowskiego i coraz lepiej te akcje ich się zazębiają. No może teraz, uwaga, strzał za pola karnego i pięknie Radek Majdan. Fantastycznie, Radek Majdan. Ja teraz idę tutaj do ławki rezerwowych właśnie Pogoni Ladies. Wy tego nie widzicie, ale ja idę tu, zmierzam pewnym krokiem. Witam Cię serdecznie, z kim mam przyjemność? Wiktoria Bielecka. Cześć Wiktoria, słuchaj, jestem teraz, bo wy tego nie widzicie, ale słyszycie, jestem teraz przy ławce rezerwowych dziewczyn. Coraz lepiej te wasze ataki wyglądają? Jeszcze raz? Coraz lepiej te ataki wasze wyglądają? Oczywiście, że tak. Zazębiają się? Tak. Co, macie szansę z przyjaciółmi Dymka? Myślę, że mamy szansę, tak. Okej. Tyle, Wiktoria, piąteczka, przebij piąteczkę ze mną. Na razie wciąż 0-0. Uwaga, Emilia Zdunek jeszcze teraz z dystansu. No, była szansa dla Pogoni Szczecin-Żeńskiej, ale dziewczyny ambitnie, naprawdę podobają mi się. Uwaga, jeszcze jedno uderzenie, ale poza pole karne uderzała Agnieszka Grabowska. My oczywiście po meczu weźmiemy sobie tutaj, myślę, dziewczyny właśnie z drużyny Pogoni Ladies. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cielą po oczach, bądźcie z nami, staramy się właśnie dla Was jak najwięcej, jak najlepiej popracować. Teraz niebezpieczna akcja, uwaga dziewczyn! I teraz jak to się nie wpadło, nie mam pojęcia, ale tam naprawdę doskonały występ Radka Majdana, trzeba go po meczu spytać, jak to naprawdę doskonale radzi sobie na boisku pomimo upływu lat. Jeszcze Edi, teraz szansa przyjaciół Roberta Dymkowskiego, ruszają prawą stroną. Jeszcze zagranie do Marka Walburga, ale on tutaj w bardzo ciekawym pojedynku z Heather Zeibert traci piłkę. Paweł Skrzypek, teraz zagranie na prawo i piłka dobra na prawą
stronę, ale poradziły sobie dziewczyny z tym natarciem drużyny Pogoni Szczecin. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach, bądźcie z nami. Teraz rusza znów drużyna Pogoni Ladies, Agnieszka Grabowska, bardzo niebezpiecznie, ależ strzał, minimalnie teraz piłka minęła lewy słupek bramki Radosława Majdana i mogło być 1-0, w zasadzie powinno być 1-0. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach, bądźcie z nami, kilkanaście tysięcy widzów na trybunach i myślę, że bardzo wiele kibiców przed ekranami komputera czy też telewizora. Już koło mnie też rozgrzewają się piłkarze tutaj gwiazd ekstraklasy i gwiazd reprezentacji Polski, którzy za chwilę wyjdą na boisko w drugim meczu, a tu wciąż 0-0. Także naprawdę dzieje się na stadionie imienia Floriana Krygiera, cały czas 0-0, tutaj już pierwsze docinki się zaczynają, że te bramki nie padają. Wciąż po już prawie 10 minut tego spotkania, ale teraz uwaga, szansa i jest bramka, jest pierwsza bramka w turnieju, zdobywają ją przyjaciele Roberta Dymkowskiego i dawna Pogoń Szczecin po świetnej akcji. Posłuchajcie, stadion szaleje i jest pierwsza bramka. I mamy fetę, teraz zmiany w drużynie Pogoni Ladies. Kapitalna akcja, słuchajcie, jest 1-0 dla przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Także za chwilę, słuchajcie, zobaczymy dalszy ciąg spotkania. O, schodzi Eddie, to Eddie, zapraszam Cię na chwilę. Chodź do mnie jeszcze, Eddie, chodź. Jest z nami Eddie Andradina. Słuchaj, pierwszą bramkę zdobyliście, ale nie było łatwo, dziewczyny twardo stoją. Mi jest łatwo, dalej grają. Kurde, biegają bardzo dużo. Dużo biegają. Jak to się skończy? Mam nadzieję, że wygramy. Okej, dzięki Eddie. Piąteczka. Na razie prowadzą przyjaciele Roberta Dymkowskiego 1-0. Tak to, kochani, wygląda, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie na tym turnieju. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach, bądźcie z nami, dziewczyny. Natomiast trzeba pochwalić na pewno za ambicje w tym spotkaniu i to, że naprawdę dają radę, wcale nie odstają tutaj od panów. Pierwsze 11 minut za nami, także subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach, bądźcie z nami, bo naprawdę wielkie rzeczy dzieją się tutaj na stadionie imienia Floriana Krygiera, a z nami Marek Citko. Panie Marku, na chwilę poprosimy, dobra? Marek Citko w naszym tutaj studiu na stadionie imienia Floriana Krygiera. Może tutaj sobie staniemy, będzie nas na żywo, lecimy od razu, ależ emocje, dziewczyny nie odstają wcale. To trudno się grać z dziewczynami, bo one nie odpuszczają, jak i na boisku, jak i w życiu, więc ale myślę, że umiejętności koledzy mają większe troszeczkę. Ta bramka, myślę, że też troszeczkę pewności złapią, ale dziewczyny nie odpuszczą. Bardzo wiele fantastycznych nazwisk. Jest Sławek Peszko, Jacek Krzynowek, Artur Wichniarek, Brożek, Marek Koźmiński. Jak się będzie grało w takim towarzystwie po latach? Na pewno jest mały stres, bo my jako zawodnicy mimo wszystko żartujemy, śmiejemy się, ale jak wyjdziemy na boisko, to będziemy chcieli pokazać się z dobrej strony i na pewno będziemy walczyli o zwycięstwo, a fajnie spotkać się w takim gronie i w takim szczytnym celu, bo to też pokazuje, że żaden piłkarz chyba, jeżeli coś będzie potrzebował, to na pewno będziemy z nim, będziemy mu pomagać. Piękne jest to zjednoczenie świata piłkarskiego, a to wcale nie jest takie oczywiste i takie, powiedziałbym, normalne, bo to wcale tak nie wygląda zawsze, nie? No tak, ale myślę, że Dymek zasłużył, no bo umówmy się, no to był dobry piłkarz, świetny napastnik i dobry człowiek, tak? Więc na pewno dlatego taka ilość piłkarzy przyjechała, no bo każdy go bardzo lubił, szanował, no i musimy tu być i mu pomóc. Życzę bramki, co najmniej takie jak na Wembley, jeszcze pogadamy. Dzięki.
Dzięki. Marek Citko w studiu kanału Ciono Pocza. Słuchajcie, muszę zdjąć okulary, bo dzieją się tu niesamowite rzeczy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono Pocza. Specjalna transmisja dla Was. 13 minuta pierwszej części spotkania. Wciąż 1-0. Bardzo dobry poziom tego pierwszego meczu. Myślę, że było sporo emocji, ale spokojnie, nie, jeszcze nie podsumowuję tego spotkania jak Darek Szpakowski przed końcem, ale myślę, że na spokojnie postaram się Wam jeszcze opisać to, co się dzieje na boisku i za chwilę kolejni goście. Poprosimy którąś z zawodniczek Legia Ladies do nas, a tymczasem może będzie 1-1. Uwaga, akcja drużyny kobiecej Pogoni Szczecin teraz z prawej strony. Świetnie sobie tutaj radzi jedna z zawodniczek, a konkretnie Zofia Gętowska, ale już od razu lecimy w drugą stronę. Oj, 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 oj. Teraz się pewnie zakotuje pod bramką Pogoni Szczecin kobiecej. Uwaga, dośrodkowanie! Ależ takie dośrodkowanie, strzał! Można powiedzieć, no i mogło być 2-0, przepraszam bardzo. No dobra, dobra, niesamowita ta akcja. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono Pocza, bądźcie z nami. Mobilne studio właśnie tutaj na stadionie imienia Floriana Krygiera. Kilkanaście tysięcy widzów, naprawdę można powiedzieć, że świetne emocje. Tutaj niby piłkarze grają dla zabawy, ale tak naprawdę widać też ambicje i to, że chcą się naprawdę dobrze zaprezentować i dziewczyny teraz z lewej strony. Uwaga, a Kazimierz Węgrzyn teraz widzę, instruuje kolegów, no coś niesamowitego. Za chwilę poprosimy, żeby jak mają grać, coś niesamowitego teraz naprawdę. I ten głos Kazimierza Węgrzyna teraz, słuchajcie, ja podejdę gdzieś może, aj, nie wiem czy to będę w stanie złapać, bo już Kazimierz Węgrzyn gdzieś uciekł mi z lewej strony, ale ja go zaraz poproszę, jak taki trener teraz stoi z boku, wita się z liniowym. Fajnie to teraz wygląda. Poprosimy Kazimierza Węgrzyna, stanę obok. Zaraz posłuchamy, jak Kazimierz Węgrzyn tu pomaga kolegom. Witam serdecznie, panie Kazimierzu. Zaproszę za chwilę do studia. Jak koledzy grają? No na razie fantastycznie. Ale widzę, instrukcje są cały czas. Nie no, przeciwnik jest znakomity, ale my dajemy radę. Dajecie radę, dokładnie. Kazimierz Węgrzyn i koniec, 1-0. Panie Kazimierzu, na chwilę do studia naszego, zapraszam. Przenośne studio kanału Ciono Pocza, a za chwilę kolejne spotkanie Gwiazdy Ekstraklasy kontra Gwiazdy Reprezentacji Polski, ale z nami jest już Kazimierz Węgrzyn. O, łatwo nie było. Wygraliście 1-0, ale dziewczyny pokazały dobry futbol. No szybsze, zwinniejsze, lepiej grające, ale tu sposobem, może też techniką, taką utrzymaniem się przy piłce, fizycznością, no wygraliśmy, natomiast no, był to bardzo trudny mecz i na szczęście dla nas 15 minut to wystarczyło, bo w dłuższym okresie czasu byłoby bardzo ciężko, bo dziewczyny były bardzo wybiegane. Ale instrukcje tam widziałem, że pan dawał mocno przy bocznej linii, żartów nie ma. No myślę, że niektórych z nas zżera ambicja, mimo to, że nie gramy, to Darek gęsiorą by chciał być w każdej części boiska, tak jak 20-30 lat temu i to w nim zostało. Coś niesamowitego, ile osób się zgromadziło, żeby pomóc Robertowi Dymkowskiemu. Nie jest to łatwe w tych czasach, prawda? Gdzie jesteśmy trochę rozbici, każdy sobą zajęty, ale jednak tu pokazujemy, że możemy jako świat piłkarski być razem. To jest wielka sprawa. Myślę, że też jak gdyby, no dziękujemy ludziom, że przyszli. No wiadomo, no, straszna sytuacja dla Dymka. No, gdy dostałem telefon o tym, że będzie ten mecz, od razu zdecydowałem się na to, że przyjeżdżam tak jak wszyscy właściwie koledzy. No jest to dzisiaj, można powiedzieć, święto, ale no, no chcemy tak naprawdę wesprzeć Dymka jak możemy. No dzisiaj mogliśmy przyjechać, zagrać ten mecz. Cieszymy się, że dzisiaj z nim jesteśmy. Dokładnie. Tym bardziej jest takie hasło Liverpool ma, nigdy nie będziesz sam. To dzisiaj jest to ucieleśnienie, prawda? Tak, no nie zawsze, nie każdy piłkarz, który kończy grać w piłkę, jest doceniany przez klub, natomiast tutaj brawa dla organizatorów, którzy tak naprawdę robili wszystko, co mogli, codziennie telefony, więc to naprawdę dla nich największy szacunek. Nie chcę zmieniać nazwiska, tam kilka osób było takich zdecydowanie zaangażowanych w to, oczywiście klub, miasto pewnie też, ale nie lada wyzwanie, niewątpliwie. No, trzymamy kciuki za Dymka. I na koniec, ogląda nas bardzo wiele osób za pośrednictwem internetu, także z zagranicy. Co by pan powiedział tym kibicom, którzy zdecydowali się chociaż za pośrednictwem być internetu z nami? Powiem więcej. Oczywiście świetnie, że oglądają. My dzisiaj na mieście spotkaliśmy parę,
sympatyków Pogoni Szczecin, oczywiście mieszkający kiedyś w Szczecinie, dzisiaj w Szkocji, i oni dzisiaj specjalnie przyjechali na ten mecz. Uścisnęliśmy im i dłoń mówimy szacunek za to, że robicie coś takiego, bo to jest wielka sprawa. Oczywiście wszyscy, którzy oglądają, tak samo dziękujemy za to wsparcie, ale no widać, że Pogoń ma kibiców jeszcze z przeszłości i dzisiaj, jak widzimy, też są kibice, którzy poczuli to, że trzeba przyjść na stadion i zrobić wszystko, żeby pomóc Zymkowi. Kazimierz Węgrzyn, zawsze szczery, zawsze prawdziwy. Dziękuję bardzo. Piąteczka, dzięki. Dziękuję. Fantastyczna rozmowa, a my za chwilę już... O, słuchajcie, pokaz teraz taneczny jest, o ile dobrze pamiętam, Shock Dance. Shock Dance, właśnie występ artystyczny możecie teraz zobaczyć, a ja już poluję na kolejnego gościa, uczestnika naszego mobilnego studia kanału Cioną po oczach. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele. Pamiątkowe zdjęcia teraz z boku. Dużo, dużo osób naprawdę. O, może to jest moment, właśnie, w którym możemy poprosić Sebastiana właśnie. Czy możemy ciebie... Chodź, Sebastian, z nami Roszkowski, znany dziennikarz ze Szczecina. No i tutaj właśnie konferencjer tej imprezy. Witam cię serdecznie, Sebastiany. Fajna atmosfera, fajna, fantastyczna. I wiesz, unosi się gdzieś taka pozytywna atmosfera, to jest ważne. Znaczy, wiesz, to ty mi to powiedz. Ja jestem mega zadowolony, tylko zupełnie inaczej mówić o tym z poziomu murawy, kiedy tam się dzieje, kiedy trzeba dograć jeszcze pewne szczegóły, co innego z trybun. Jako prowadzący próbuję zachęcać kibiców, a jak wiadomo, nie obrać się kibiców, najlepszych mamy w Szczecinie i są naprawdę fantastyczni. A jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, wiadomo, nie najważniejszy jest wynik, najważniejsze jest to, że gramy dla Dymka, pomagamy Robertowi, który się tam wzruszył, który się ucieszył, który myślę, że nabrał sił na walkę z tą fatalną chorobą i że jest razem z nami dzisiaj i jeszcze z nami będzie. Ja już o tym mówiłem, piękne hasło, you'll never walk alone, Liverpoolu. Dzisiaj to jest ucieleśnienie polskie, nigdy nie będziesz sam. I ja myślę, że warto w ogóle ludziom, którzy zmagają się z takimi chorobami jak Robert, właśnie w ten sposób pomóc, nie zamykać ich, tylko wychodzić i starać się być wspólnotą z nimi. Oczywiście, że tak, to jest jedna wielka portowa rodzina. Robert Dymkowski strzelił mnóstwo bramek dla Pogoni. Ja sam byłem na meczu, kiedy on debiutował w Pogoni. Wyobraź sobie, na starym stadionie, tutaj był taki stary, fatalny domek. Siedziałem pod tym domkiem, mając lat 7 plus VAT. I Robert Dymkowski przyszedł do nas z Gwardii Koszalin. We wtorek dwa treningi, w czwartek mecz ze Stalą Rzeszów, dwie bramki, w tym jedna przewrotką. Od razu został idolem szczecińskich kibiców. No i jest im do dziś. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że on nie zapomniał o Szczecinie, nie zapomniał o Pogoni. No i my, a zwłaszcza kibice, nie zapominają o nim i nie będą zapominali. To jest kluczowe dzisiaj podczas tego spotkania. Dziękuję, Seba, jeszcze cię poproszę. Dzięki. Tak jest. Sebastian Roszkowski, znany dziennikarz ze Szczecina. A tu szaleje zespół Shock Dance na stadionie Pogoni. Posłuchajcie i pooglądajcie chwilę. Cały czas pokaz trwa, ja oczywiście zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do bycia z nami na kanale Cioną po oczach, fantastyczne wywiady. My jako ekipa reporterska wybieramy się także do Albanii na mecz Albania-Polska. Niezwykle ważny mecz pod wodzą Fernando Santosza, na który już teraz i nasze relacje, nasze kulisy zapraszamy. Zespół Shock Dance schodzi właśnie z boiska, a my oczywiście za chwilę poprosimy kolejnych naszych rozmówców i rozmówczynie. Za chwilę reprezentanci Polski kontra gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oczywiście Maciej Szczęsny w bramce, fantastyczny. Nasz wczorajszy rozmówca też jest dzisiaj obecny. Poprosimy go oczywiście tutaj. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Bądźcie z nami, bądźcie w czasie tej transmisji i bądźcie w ogóle. Myślę, że naprawdę można się ucieszyć z tego, jak wygląda organizacja tak spotkania, jak wygląda frekwencja na stadionie imienia Floriana Krygiera. Także jest także
Słuchajcie, tutaj wiele świetnych nazwisk ze świata piłkarskiego, którzy są z nami, więc subskrybujcie, lajkujcie kanał Czulą Poczach. Za chwilę będzie mecz gwiazdy właśnie reprezentacji Polski kontra gwiazdy o PKO Bank Polski Ekstra Klasy. Jest... Nie, tutaj Artur Wiedniarek szuka gumy. Piłka leci, gumy do... Sponsorem kanału jest firma Dabrobał, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Polski drugi mecz na tym turnieju, a ja już tu poluję właśnie na kolejnego naszego gościa. Za chwilę pierwszy gwizdek tutaj pana Karola Arysa, utalentowanego sędziego właśnie z województwa zachodniopomorskiego. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną po oczach, więc za chwilę rozpoczniemy wielką rozgrywkę, którą myślę będzie warto zobaczyć. Piękne bramki, fantastyczni zawodnicy. Przypomnę króciutko składy gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy: Mrozek, Czerwiński, Matras, Dąbrowski, Walski, Żuchowski, Starzyński, Kort, Bochnak, Wolski, Skrzypczak, Robak, Golański, Smoliński, Korszakowski, Wędrychowski, Frączak, Szymonowicz. Na gwiazdach reprezentacji Polski m.in. Maciej Szczęsny, Rafał Murawski, Piotr Sierczewski, Tomek Hajto, Sławomir Peszko, Marek Citko, Przemysław Kazimierczak, Michał Żywłakow, Arkadiusz Głowacki, Paweł Kryszałowicz, Arkadiusz Bąk, Paweł Brożek, Marcin Wasilewski, Artur Wichniarek, Piotr Celeban, Kuba Błaszczykowski i Marek Koźmiński. Tak wygląda skład gwiazd reprezentacji Polski, które właśnie przy piłce. Marek Koźmiński lekko mu odskoczyła piłka, ale zagrywa do środka do Piotra Świerczewskiego, ten do Marka Koźmińskiego. Jest też Michał Żywłakow. Zagranie do tyłu, do Michała Żywłakowa. Ten zagrywa do Macieja Szczęsnego. No to już pachnie naprawdę wielką piłką na stadionie miała Floriana Krygiera. Uwaga, teraz gwiazdy ekstraklasy będą miały swoją szansę. Piłka do środka, ale to są emocje. Jestem teraz przy ławce rezerwowych akurat gwiazd reprezentacji Polski. No i naprawdę tam aż kipi od emocji. Coś niesamowitego. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną po oczach, bądźcie z nami. Teraz właśnie gwiazdy reprezentacji Polski będą starały się gdzieś skonstruować akcję od własnej linii defensywnej. No i teraz Piotrek Świerczewski, niedokładne zagranie. Uwaga, atakują gwiazdy ekstraklasy. Blisko pierwsza bramka, tu ofiarna interwencja. Chyba Arka Głowackiego, nie widzę z tej odległości, ale to chyba głowa właśnie tak interweniował, że tylko rzut rożny z lewej strony dla gwiazd ekstraklasy. Uwaga, ale tutaj radzą sobie teraz reprezentanci Polski. Za chwilę kolejne rozmowy, kolejne wywiady w naszym mobilnym studiu. Subskrybujcie, Marcin Wasilewski teraz ładnie do Piotra Świerczewskiego. Uwaga, idzie akcja z lewej strony. Ruszają reprezentanci Polski. I teraz być może coś z tego będzie. Paweł Brożek do Marka Koźmińskiego. Marek Koźmiński, mimo tuszy, świetnie sobie radzi na boisku. Marek Koźmiński i teraz Paweł Golański ładnie przejął piłkę. Uwaga, atak gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. Uwaga, może być bardzo niebezpiecznie. Już sytuacja w polu karnym, zagranie do środka, ale radzą sobie z tym zagraniem piłkarze reprezentacji Polski. Gwiazd dawnych reprezentacji Polski. Jeszcze zamieszanie teraz mocne w polu karnym gwiazd reprezentacji Polski, ale pewnie wszystko wyjaśni Jacek Krzynówek, który teraz przy piłce rusza dynamicznie. Dobre zagranie do Marcina Robaka. Mijają teraz środkową strefę gwiazdy reprezentacji Polski z lewej strony. Trzecia minuta tego, no nawet nie pierwszej połowy, tak z przyzwyczajenia już mówię, ale oczywiście
tego meczu, bo gramy po 15 minut. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, bądźcie z nami. Ja za chwilę poproszę, a tu jeszcze widzę, podchodzę do ławki rezerwowych gwiazd reprezentacji Polski i teraz na boisko wejdzie niesamowity Kuba Błaszczykowski. Wszedł na boisko i zmienił Maćka Stolarczyka, a ja skojarzę, poproszę do naszego studia, zapraszam, Maciej Stolarczyk, tu mamy nasze mobilne studio, Maciej Stolarczyk, reprezentant gwiazd reprezentacji Polski, ależ macie ekipę, napakowani jak kabalosy, tam co nazwisko to gwiazd. Tak, aż trudno ten bagaż udźwignąć, rzeczywiście jest tyle znakomitych postaci, że tylko żeśmy strzelili w bramkę. Ja widzę, że są emocje tak naprawdę, pomimo tego, że to jest mecz charytatywny, turniej charytatywny, ale nikt nie odpuszcza. No nie bez kozery, bo portowcy start wylosowali kobiety, płeć słabszą. Także no, nam trafił się silniejszy przeciwnik, ale liczymy, że damy radę. Idea wypaliła wielu ludzi, naprawdę. Myślę, że też bardzo dużo przed telewizorami, komputerami. Robert Dymkowski nie jest sam i to jest tym wszystkim najważniejsze, prawda? Zgadza się, bo to możemy mówić, opowiadać o meczu i o tym, jakie brzuszki widzimy na tym boisku, ale prawda jest taka, że ta energia, którą mieliśmy przynieść na to boisko, aby w walce z tą chorobą pomóc Robertowi, to ona jest kluczowa. Także serdecznie dzięki dla tych chłopaków, którzy przyjechali, ale przede wszystkim dla organizatorów Piotrka, Dawida i całej Pogoni, bo to dzięki nim właśnie to wydarzenie. Dziękuję. Piąteczka i kolejnych bramek życzę. Dzięki. Maciej Stolarczyk był z nami. To oczywiście nie ostatni nasz gość. Wracamy do tego, co dzieje się na boisku. A jest tu Paweł Skrzypek. Chodź, Pawełku, zapraszam Cię. Gwiazdy, przyjaciele Roberta Dymkowskiego wygrali pierwszy mecz 1-0. Z nami Paweł Skrzypek, kanał Cioną po oczach i były reprezentant Polski. Fantastyczna idea. Naprawdę wielu fantastycznych zawodników. No i trybuny też dopisały, prawda? Tak, suma summarum, jeszcze tak naprawdę dwa dni temu tak spodziewaliśmy się około 8 tysięcy, ale nie wiem, na tą chwilę myślę, że jest grubo ponad 10 tysięcy, także brawo dla kibiców. Wiadomo na jaki cel, także cieszymy się, że w takim gronie tutaj wśród tylu wspaniałych zawodników możemy tutaj być i wspierać Roberta. Widziałem Roberta naprawdę wzruszonego, emocje ogromne, prawda? Ale to jednak jest piękne, że świat piłkarski zjednoczył się w tym jednym celu, tutaj w Szczecinie, żeby mu pomóc, żeby nam to nie umknęło, prawda? Nie mogło być inaczej, także Robert kiedyś z nami biegał po tej murawie. Nie wiem, może po takim wspaniałym obiekcie, jak teraz Pogoń ma, ale byliśmy jednością, byliśmy drużyną, dlatego teraz no, nie było innego wyjścia, tylko po prostu tutaj się zebrać. Cieszę się właśnie, że w tak licznym gronie i no, wspieramy, mówię, cała Polska, myślę tutaj cała społeczność Szczecina wspiera nie tylko na boisku, myślę, że właśnie przed kanałami również naszej stacji również siedzą, oglądają i wspierają nas. Jak ty sobie radzisz z tym upałem? Bo to jest jakiś koszmar, 35 stopni, słuchaj, słońce zaświeciło dla Roberta, ale trochę za mocno. Zadaptowałem się wczoraj po drodze z Gdańska, zahaczyłem o Mielno, także... Mielno, ale nie wciągnęło go, bo dojechał. Tak jest, jestem cały, zdrowy. Wszystko okej. Wszystko. Pawełku, brameczek dobrych emocji. Dzięki bardzo. Dzięki. Paweł Skrzypek, kanał Cioną po oczach. No i były reprezentanty Polski. Był z nami, a my ruszamy dalej do łapania naszych tutaj gwiazd w mobilnym studiu kanału Cioną po oczach, ale też troszkę Wam poopowiadam, co się dzieje na boisku. Naciskają teraz gwiazdy polskiej ekstraklasy. Uwaga, będzie z prawej strony akcja, jest Paweł Grański, dośrodkowanie. No i teraz mogła paść bramka, ale tu wszystko wyjaśnił jeden z graczy reprezentacji Polski. Tutaj naprawdę ten mecz stoi na naprawdę dobrym poziomie. Jeszcze jedno dośrodkowanie pewnie pójdzie teraz z prawej strony, tak jest. Leci ta piłka w pole karne i uwaga, uderzenie z pola karnego, ale ofiarna interwencja jednego z obrońców powoduje, że wszystko jest ok. A my za chwilę będziemy gościć kolejnych świetnych zawodników. Sebastian Mila jest. Proszę bardzo. Cześć Sebastian. Witam. Kanał Cioną po oczach. Sebastian Mila, którego przecież znam już od lat z Wrocławia. Sebek, naprawdę świetne emocje, pełno ludzi i fantastyczne nazwiska na boisku. Oj tak, niesamowita historia. To jeżeli mówimy o piłkarskiej rodzinie, no to tutaj ta szczecińska Pogoń pokazała,
nie słowa, a czynami, więc wszystko dla Roberta, fajne nazwiska, niesamowite. Otoczka, jestem dumny, że tutaj mogę być. Dokładnie i zobacz, ponad podziałami wszystko się odbywa. To nie ma znaczenia, że ty reprezentowałeś Lechię Gdańsk. Dzisiaj liczy się cel. O, zdecydowanie. To jest niesamowite, że można było ściągnąć przede wszystkim taką dużą liczbę piłkarzy z różnego zakątka naszego pięknego kraju. To jest jedno. Ale druga najważniejsza, jak to jest inspirujące dla każdego z nas. Taka akcja, żeby pomyśleć o tym, że trzeba właśnie być w takich momentach, kiedy właśnie tej pomocy potrzebujesz. Wskazówka, prawda? Bo to nie tylko do tego jednego przypadku, ale wskazówka ogólna. O, zdecydowanie. Tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest jakby chyba też taka fajna nauka dla nas wszystkich. Sebastian Mila, dzięki bardzo. Marek Koźmiński jest też, witam serdecznie. Panie Marku, możemy do naszego studia, zapraszam mobilnego, kanału Ciuną po oczach. Marek Koźmiński zmęczony, ale ofiarny na boisku. Także za chwilę zobaczycie tutaj Marka Koźmińskiego, byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i świetnego obrońcę. Witam serdecznie. O, emocje. Emocje fantastyczne. Momencie. Jest syrena, spokojnie. Emocje duże, co? Emocje duże, emocje fantastyczne. Gramy dla Roberta. Robert gra najważniejszy mecz w życiu. Mamy nadzieję zwycięski. Wiele razy strzelał bramki, wiele razy wygrywała drużyna. Dziękuję jego akcjom. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc. Pomóc mu osobiście, że jesteśmy. Nie ukrywajmy. Pomóżmy mu ekonomicznie, wszyscy. Razem z nami również wy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Fantastyczna organizacja. Bawimy się, jest ciężko. Ale jest ciężko, ale ja widziałem po panu, że forma też jest, kilka fajnych zagrań. Dla byłego piłkarza to chyba jednak jest też takie sprawdzenie się, czy jeszcze mogę, czy jednak coś potrafię, nie? Jest trochę taki challenge, trochę, tak to mogę powiedzieć? Oczywiście, to jest challenge, to jest próba porównania się z zawodnikami dużo młodszymi, oczywiście fizycznie, szybkościowo, wytrzymałością, szybkościowo i kompletnie ustępujemy. Ale czasami jest spryt, czasami umiejętności taktyczne, staramy się dowieść remis, żeby w rzutach karnych pokonać. Tyle Marek Koźmiński, piąteczka, dziękuję bardzo. Marek Koźmiński, częsty gość kanału Ciuną po oczach, wiceprezes były Polskiego Związku Piłki Nożnej, był z nami, a jak żeśmy gadali, to padła bramka, słuchajcie, dla gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy, a zatem 1-0, do końca spotkania jeszcze 5 minut, naciskają w tym momencie gwiazdy reprezentacji Polski, ale już piłka rusza z powrotem, lecimy w drugą stronę, bo grają gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, 1-0 w tym momencie dla nich, już 11 minuta, a zatem już mamy dwie bramki w turnieju, a więc po pierwszym półfinale dalej idą przyjaciele do finału Roberta Dymkowskiego i gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, które mają teraz szansę na drugiego gola, ale piłka teraz przeniesiona bardzo wysoko nad bramkę i nie będzie drugiego gola. Do tej pory w turnieju, przypomnę, padły dwie bramki. Pierwszy mecz zakończony rezultatem 1-0 i teraz też 1-0 dla na razie, póki co, bo przecież gwiazdy dawne reprezentacji Polski mają szansę jeszcze zremisować. Właśnie Rafał Murawski do środka, jest Sławomir Peszko, ładne zagranie, piękne teraz na prawą stronę chyba do Wichniara. Wichniar, zagranie do środka i teraz może być niebezpiecznie. Uwaga, strzał za pola karnego, uderzenie, chyba Wichniar uderzał. No i słuchajcie, to nie Wichniar, jak patrzę, a chyba Rafał Murawski, no i ale nie ma bramki dla drużyny gwiazd reprezentacji Polski. Jeszcze kilka minut i chyba do finału, na razie na to się zanosi, awansują dawne gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy i teraz rusza Guloński, świetne zagranie do środka, uwaga, może być niebezpiecznie, jeszcze ładnie rozgrywają teraz gwiazdy Ekstraklasy piłkę między sobą i to powinna być bramka na 2-0, ale tym razem nikt nie pokonał Macieja Szczęsnego. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciuną po oczach, bądźcie z nami, mam nadzieję, że wszystko, ale ja widzę, mam podgląd tutaj na naszą transmisję, wszystko widać i słychać, bądźcie z nami, bądźcie z kanałem Ciuną po oczach. Rusza jeszcze Marcin Robak, nie rezygnują teraz gwiazdy reprezentacji Polski, piłka do środka, jest tu Piotrek Świerczewski, bardzo ładnie huluje piłkę, ale teraz radzą sobie z nim gwiazdy PKO BP Ekstraklasy, jest też Kuba Błaszczykowski tutaj, no i jednak piłkę utrzymali piłkarze gwiazd polskiej Ekstraklasy. Uwaga,
idzie akcja z lewej strony. Jak to się zakończy? Ale teraz dużo takiej walki w środku pola, piłkę ma, Sławek Peszko tam gdzieś chyba wysoko podniesiony noga, ale gramy dalej, Kuba Błaszczykowski, ładnie, zagranie do środka, do Peszkina, Peszkin jednak stracił piłkę, no i radzą sobie z tym gracze Gwiazd, uwaga, jeszcze będzie uderzenie na bramkę tu Gwiazd PKO. Bank Polski Ekstra Klasy, ale nic z tego uderzenia w sensie golowym nie wyszło. 1-0 Gwiazdy Ekstra Klasy cały czas prowadzą, a mamy już 14 minutę właśnie tego drugiego meczu turnieju charytatywnego dla Roberta Dymkowskiego. Gramy dla Dymka w Szczecinie. Rusza teraz właśnie drużyna Gwiazd, która stara się zdobyć drugiego gola. Idzie akcja prawą stroną. Już coraz bliżej pole karne, może być niebezpiecznie, jest dośrodkowanie, czy będzie dobre, dobre dośrodkowanie, uwaga, druga bramka wisi w powietrzu, poprzeczka, a i poprzeczka, cytując klasyka, ale jeszcze raz Golański, będzie jeszcze uderzenie z prawej strony, świetnie Maciej Szczęsny, no kapitalnie, jeszcze z dystansu, jeszcze raz Maciej Szczęsny, no co żeż on wyczynia, nasz rozmówca wczorajszy w bramce, kapitalne interwencje Wojciecha Szczęsnego, subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną w oczach, bądźcie z nami, coś niesamowitego dzieje się właśnie, no Maciej Szczęsny, forma przefantastyczna, musimy zaprosić koniecznie Macieja Szczęsnego właśnie do naszego studia przy mobilnego kanału Cioną po oczach. Naprawdę niesamowite emocje, jeszcze 20 sekund tylko tego spotkania. Wielka, wielka sprawa na kanale Cioną po oczach. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Tutaj właśnie wielkie emocje. Kuba Błaszczykowski teraz z prawej strony będzie wykonywał rzut wolny. Potrafi wykonywać Kuba stałe fragmenty gry. Błaszczykowski z prawej strony. Uwaga, Błaszczykowski, daleka piłka, ale niedokładne to dośrodkowanie i w tym momencie sędzia tego meczu, Karol Arys, o którym już tyle wspomnieliśmy, kończy to spotkanie. Gwiazdy reprezentacji Polski będą grały o trzecie miejsce, natomiast w finale zagrają dawne, znaczy aktualne i dawne Gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, a zatem przyjaciele Dymka i Gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy w finale naszego turnieju, natomiast mecz o trzecie miejsce zagrają Gwiazdy reprezentacji Polski i żeńska drużyna Pogoni Szczecin. Coś niesamowitego, ale za chwilę będzie dla Was świetny konkurs do oglądania. Poproszę naszych realizatorów, żeby to pokazali, bo będzie chyba można strzelać, kibice będą mogli strzelać bramki Radosławowi Majdanowi. Jeszcze Paweł Szypek chce nam coś powiedzieć? Nie? Okej, okej. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Czekamy na to, co się wydarzy w konkursie rzutów karnych z Radkiem Majdanem, kibicem. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, bądźcie z nami, fantastyczna idea, my czekając na konkurs jedenastek poprosimy kolejne osoby. Witam panie Jakubie, Łukasz Sionak, możemy na chwilkę do studia? Okej, to za chwilę, dobra? Za chwilę poprosimy kolejnych uczestników tego turnieju charytatywnego do wypowiedzi do kanału Cioną po oczach. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, bądźcie z nami. Jestem teraz przy ławkach rezerwowych, a my czekamy na właśnie konkurs jedenastek i Radosława Majdana, który będzie właśnie bronił strzału kibiców, więc poproszę realizatorów, aby właśnie skierowali swoje kamery tam, jeżeli chodzi o naszą transmisję, więc za chwilę, słuchajcie, myślę, że duże emocje właśnie tutaj na stadionie Floriana Krygiera. Myślę, że naprawdę warto oglądać naszą transmisję. Kanał Cioną po oczach, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie
z nami. Ja tak patrzę, naprawdę wielkie, pozytywne emocje na stadionie imienia Floriana Krygiera. A ja poproszę Dawida Trzeźwińskiego teraz. Chodź, Dawid, nie bój się do naszego... zawsze dobrze wyglądasz. Dawid, tutaj stań. Dawid Trzeźwiński, współorganizator, ale też kierownik drużyny Pogoni Szczecin-Żeńskiej. Dobre mam informacje? Wiesz co, no już nie, bo wszystko się w międzyczasie zmienia, więc kierowniczką dziewczyn jest zawodniczka niegrająca. Okej, okay, czyli trochę się zmieniło. Niemniej, Dawid, super też... Jestem kierownikiem wszystkiego dzisiaj. Mamy syrenę, czyli ktoś strzelił Radkowi Majdanowi. Dawid, ja chciałem jeszcze jeden aspekt poruszyć. Fantastyczna promocja też piłki kobiecej. Bardzo się cieszę, że zaprosiliście drużynę żeńską Pogoń Szczecin. Niesamowicie się piłka kobieca rozwija zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dokładnie. Można powiedzieć, że teraz będę brał czynny udział w rozwoju piłki kobiecej, bo jestem obecnie w strukturach piłki kobiecej, więc też między innymi jest drużynie Pogoń Szczecin kobiety. Też jestem obecnie w strukturach. Pomagam gdzieś tam zbudować jeszcze silniejszy klub, więc sam będę dążył do promocji tej odmiany. Syrena! Że sam będę dążył do rozwoju kobiecej piłki. No właśnie, musimy awansować do jakiejś dużej imprezy, prawda? Jako reprezentacja, żeby ten rozwój był jeszcze bardziej wyraźny, żeby coś się odznaczyło. Wiesz co, no uważam, że to trzeba tak jak w każdym, czy budujemy firmę, czy zespół. Ale te syreny nam wyją, poczekajmy. Dawaj. U nas ta piłka kobieca jest dopiero wchodzi powoli w rozwój, więc to jest tak jak z każdą, z pracą, zdrowiem, do wszystkiego musimy się przyzwyczaić, więc krok po kroku myślę, że będziemy budować coraz kluby ekstraklasowe, coraz więcej mają swoich przedstawicieli w piłce kobiecej, te nasze reprezentantki też wyjeżdżają do coraz mocniejszych klubów, także myślę, że potrzebujemy na to czasu, jak we wszystkim, tak? Kanał Czuną Poczach popiera piłkę kobiecą, współpracuje, no i też czemu nie mamy współpracować z drużyną żeńską Pogoni Szczecin, świetne sukcesy, więc... Dokładnie, mamy plany w ciągu 2 lat, powiedzmy, jakieś gdzieś tam powyżej pierwszej piątki być, więc zapraszam do kontaktu, będziemy rozmawiać. Na pewno będziemy rozmawiać. Dawid, na koniec jeszcze, szapoba za to, co zrobiliście z Piotrem Kołackim. Świetna impreza, kibice się fantastycznie bawią, dopisali, no i pogoda wam dopisała. Czego chcecie jeszcze? Szczęściarze. Czego jeszcze chcemy więcej? Myślę, że chcielibyśmy, żeby te trybuny, które są puste, te zostały też zapełnione, ale myślę, że to nasza jest z Piotrem największa akcja, ale myślę, że nie ostatnia. Skoro zrobiliśmy na 20-tysięcznym stadionie, zapełniliśmy 10 tysięcy ponad, to myślę, że następna będzie na 20-tysięcznym stadionem z kompletem publiczności. Super. Dziękuję ci, Dawidzie. Dawid Trzeźwiński, jeden z organizatorów, był z nami. To oczywiście nie ostatni gość kanału Czuną Poczach. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Wielkie emocje, naprawdę. To jest coś niesamowitego, a tymczasem strzelają tutaj kibice właśnie. Teraz chyba próbują trafić w poprzeczkę, jak widzę, więc tak to wygląda. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną Poczach. Witam, piąteczka tu z uczestnikami, Piotr Świerczewski. Mogę cię, Piotruś, na chwilę poprosić, nie? Dobra, za chwilę. Słuchajcie, subskrybujcie. Okej, rozumiemy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną Poczach, bądźcie z nami. Fantastyczne emocje, dużo naprawdę się dzieje na boisku i poza nim. Myślę, że warto być z nami naprawdę dzisiaj. Tu jest cała piłkarska Polska. Serce piłkarskiej Polski jest właśnie z kanałem Czuną Poczach, jest na stadionie imienia Floriana Krygiera. Mamy teraz troszeczkę przerwy, a za chwilę mecz o trzecie miejsce, słuchajcie, pomiędzy drużyną Ladies Pogoń Szczecin, drużyną kobiecą, a drużyną gwiazd reprezentacji Polski. Piąteczka z Maciejem Szczęsnym wyczynią niesamowite rzeczy w bramce, także za chwilę, słuchajcie, będziemy z wami na boisku. Już teraz gwiazdy reprezentacji Polski też już są, zawodniczki Pogoni Szczecin również, więc za chwilę myślę, że zobaczymy naprawdę dobre spotkanie o trzecie miejsce. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną po oczach, bądźcie z nami. Dzieje się bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o stadion imienia Floriana Krygiera. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak tu pozytywne emocje zbudowali organizatorzy, a tymczasem już
skład sędziowski na środku boiska, czyli Karol Arys, Marek Arys, Marcin Janawa, Dawid Zięba i za chwilę słuchajcie, będziemy oglądać trzecie spotkanie tego turnieju. Oczywiście 0-0, na razie padły dwie bramki w całym turnieju. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, a tymczasem ja może poproszę Radka Majdana do nas na chwilę. Witam cię serdecznie. Radku, mogę na chwilę? Idziesz, okej, dobra. Jak skończy, to poprosimy Radka Majdana. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, więc właśnie, Radek teraz wychodzi, jeszcze tutaj jakieś zmiany bluz. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, no i za chwilę kolejne spotkanie na tym turnieju. Myślę, że zobaczymy może więcej bramek niż tylko po jednej, jak do tej pory oglądaliśmy. Bądźcie z nami, gwarantowane na pewno emocje i myślę, że warto naprawdę być z nami. Syrena statkowa, tak to można powiedzieć, rozpoczęła trzecie spotkanie tego turnieju i zaczynają od ataku gwiazdy reprezentacji Polski z prawej strony, ale tutaj radzą sobie z tym atakiem zawodniczki Pogoni Szczecin. Tomek Hajto, teraz przerzut na prawą stronę do Marka Kozimińskiego, trochę Markowi Kozimińskiemu piłka odskoczyła, no i będzie wyrzut z autu dla gwiazd reprezentacji Polski. Marcin Robak, teraz ładne podanie do Jacka Krzynówek. Stracił jednak piłkę, no i ruszają dziewczyny pod wodzą tutaj Piotra Łęczyńskiego. Z lewej strony akcja drużyny żeńskiej Pogoni Szczecin. Uwaga! Blisko było teraz, żeby Pogoń Szczecin żeńska. Wiktoria Bielecka uderzała na bramkę właśnie gwiazd reprezentacji Polski, ale to się nie udało i jest 0-0 w dalszym ciągu, ale trzeba powiedzieć, że na początku właśnie najlepszą akcję do zdobycia bramki miała żeńska drużyna Pogoni Szczecin. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach i bądźcie z nami. Wielki wysiłek organizacyjny, największa transmisja w historii naszego kanału, 4 kamery i naprawdę dzieje się sporo tutaj na stadionie imienia Floriana Krygiera. Teraz dziewczyny w posiadaniu piłki będą starały się wyprowadzić teraz akcję od własnej bramkarki. Piłka na lewo i teraz będzie próba dalekiego zagrania, pewnie taka arytmia na prawą stronę, świetnie. I będzie sam na sam tutaj zawodniczka Pogoni, ladies, jest bramka, kapitalnie. Zuzanna Rybińska strzela bramkę na 1-0 dla Pogoni, ladies. Coś niesamowitego. 1-0 dla Pogoni, ladies. Posłuchajcie, jak ten stadion się bawi. Fantastyczna zabawa na stadionie Pogoni Szczecin i jest 1-0 dla drużyny żeńskiej Pogoni Szczecin. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bilans bramkowy gwiazd reprezentacji Polski, to na razie 0 po stronie strzelonych i 2 po stronie straconych i jeszcze atakują dziewczyny, no ale nic tym razem z tego ataku nie wyszło. Gwiazdy reprezentacji Polski teraz. Marcin Wasilewski, daleki wykop. Ale nic z tego nie wyszło. Teraz może gwiazdy reprezentacji Polski rozpędzają się. Uwaga, chyba był faul. I tak jest, sędzia Arys pokazuje przewinienie drużyny żeńskiej i będzie uderzenie z rzutu wolnego. Można uderzać bezpośrednio. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, jak się ta sytuacja zakończy.
jak to się zakończy, słuchajcie, przy piłce, między innymi, czy uderzy was, nie jest dośrodkowanie, uwaga, trochę za głębokie, szansa gwiazd reprezentacji Polski, zagranie z lewej strony, wyskakuje do głowy tutaj Marcin Wasilewski, ale nie ma bramki i drużyny Pogoni Ladies Szczecin dalej prowadzą 1-0 dla drużyny Pogoni Szczecin, dziewczyn. Na razie to one bliżej są trzeciego miejsca. Teraz dośrodkowanie z prawej strony. Zawiesinka taka w pole karne, skakał Tomek Hajto, ale na razie nie udało się to zamienić na bramkę. Jeszcze świetna interwencja bramkarki Pogoni Szczecin i była szansa na kontrę, ale doskonale się w to wszystko wmieszał Jacek Krzynówek. Teraz jednak drużyna Pogoni Szczecin blisko, ale nie udało się jednak rozpocząć szybkiej akcji kontratakowej. I teraz jeszcze reprezentacja Polski. Dawna uwaga, uderzenie jaj z najbliższej odległości. Nie udało się na bramkę zamienić sytuacji Pawłowi Broszkowi. Mogło być 1-1. Naprawdę niewiele zabrakło. No, starają się niesamowicie gwiazdy reprezentacji Polski, żeby zdobyć gola na 1-1. Starają się niesamowicie i teraz jeszcze dośrodkowanie z lewej strony i poprzeczka ratuje teraz dziewczyny. Jeszcze szansa była, ale dobrze poradziły z tym podopieczne Piotra Łęczyńskiego. I teraz od własnej bramkarki. Na prawo zagranie, jednak niedokładne. A my tymczasem za chwilę poprosimy kolejnych gości do naszego studia kanału Cioną po oczach. Jeszcze tutaj widzę mnóstwo pamiątkowych zdjęć z Jakubem. Panie Jakubie, mogę teraz na chwilkę? Okej, okay, teraz Kuba. Dobra. Kuba Błaszczykowski teraz schodzi na boisko, więc no, tu jest na poważnie gra. Teraz będzie taka zmiana. Słuchajcie, 10 osób chyba wejdzie w drużynie gwiazd reprezentacji Polski. Schodzi Marcin Robak, między innymi, widzę, a wchodzi o Przemysław Kazimierczak. Marek Citko wejdzie też na boisko. Schodzi Maciej Stolarczyk, a tymczasem gra toczy się teraz w środku pola. Michał Żewłakow do środka. Kazimierczak do lewej strony. Krzynówek do Kuby Błaszczykowskiego, który właśnie mówił, nie mogę gadać, bo wchodzę. Błaszczykowski, teraz szansa z lewej strony, a ma tę dynamikę cały czas. Kuba, fantastycznie pole karne, uwaga, Kuba, no musi być bramka, Hajto! Tomek Hajto, jeden zwód, drugi zwód, ale to nic z tego nie wyjdzie, jeszcze piłka na aut. Uwaga, teraz piłka dalej, Marek Koźmiński, świetna interwencja. I dziewczyny dzielnie się bronią, już połowa tego spotkania za nami. 1-0 dla drużyny żeńskiej Pogoni Szczecin. Idzie akcja lewą stroną, fantastycznie teraz, ale poradzili sobie, próbowały zaatakować dziewczyny, poradziły sobie dawne gwiazdy reprezentacji Polski. Wasilewski, Szymkowiak, Brożek stracił piłkę. Dziewczyny w natarciu, uwaga, szansa dla Pogoni Szczecin, ladies, uwaga, świetne zagranie na prawą stronę, to już pole karne, czy będzie bramka, blisko, jest gol, ale zmielony Radek Majda. Jest bramka, 2-0 na Pogoni Szczecin, ladies, kapitalnie bramkę zdobywa z numerem 9 Jaylin Krim, a więc mamy drugą bramkę, która chyba przypieczętuje zwycięstwo drużyny Pogoni Szczecin żeńskiej. Kapitalny mecz, naprawdę w wykonaniu tej żeńskiej drużyny. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach.
Bądźcie z nami. No fantastycznie, naprawdę dziewczyny rozegrały na tle takich gwiazd, ale teraz uwaga, blisko było bramki dla drużyny dawnych gwiazd reprezentacji Polski. Oj, 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 to naprawdę niewiele zabrakło, a dawne gwiazdy reprezentacji Polski zmniejszyłyby rozmiary porażki, albo może nawiązały jeszcze walkę. Tymczasem Pogoń Szczecin, dziewczyny, szansa teraz kapitalnie. Oj, jak profesor zagrał teraz Marcin Wasilewski do lewej strony, Citko do Wichniarka, ale Wichniar łatwo stracił, pomógł mu jednak tutaj Sebastian Mila. Będzie szansa Mila w indywidualnej akcji, pięknie Mila. Zagranie teraz jeszcze do lewej strony do Kuby Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski, strzał, ale trochę ponad bramką, niewiele zabrakło, ale fantastycznie Kuba Błaszczykowski teraz zaprezentował się. No powiem szczerze, że zaczyna się robić gra na poważnie. Naprawdę jeszcze 5 minut trzeciego spotkania w meczu o trzecie miejsce, a za chwilę przed nami wielki finał. Wicemistrzowie dawnej Pogoni Szczecin, przyjaciele Dymka kontra gwiazdy PKO, Bank Polski, Ekstraklasy. Jeszcze 4 minuty natomiast tego spotkania. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach i bądźcie z nami. Jeszcze uśmiecha się tutaj Tomasz Hajto do kibiców. I teraz do prawej strony Wasilewski. Interwencja jednak dobra. Bardzo fajnie grają tutaj zawodniczki Pogoni Szczecin. Piłka do środka. Dobrze, że Włakow. I teraz może napędzą się te akcje dziewczyn, nie? Fantastycznie wmieszał się w to wszystko Hajto Szymkowiak. Citko. Ależ teraz ambitna walka. Nie dał sobie odebrać piłki. Dziewczyny walczą niesamowicie. Teraz piłka do lewej strony. Uwaga, dośrodkowanie z lewej strony, ale kapitalnie to dośrodkowanie wyłapuje bramkarka Pogoni Szczecin. Ladies, subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach i bądźcie z nami. I teraz ruszają dziewczyny z Dunek do lewej strony. Szansa na 3-0. Kapitalna interwencja Radosława Majdana, ale to nie koniec. Nie, pewnie łapie piłkę w ręce Radek Majdan. No i do Tomka Hajty zagranie. Hajtowy, ależ imponuje formą. Świetne teraz zagranie do Piotra Sierczewskiego, ten do prawej strony. No ale radzą sobie tutaj zawodnicy oto Mirka Szymkowiaka, przepraszam, oczywiście nie do Piotra Świerczewskiego. Teraz dziewczyny, lecimy w drugą stronę. Czy będzie zagranie na Zdunek? Jest zagranie na Zdunek. Pędzi Zdunek, byleby nie spalić, ale jest spalony. No i właśnie jest spalony, ale ładnie się to nawet zapowiadało. Ładnie się to nawet zapowiadało, mogło być 3-0, dziewczyny mogły tutaj pogrążyć właśnie drużynę dawnych gwiazd reprezentacji Polski. Tomek Hajto, Przemysław Kaźmierczak, Marek Citko, Przemysław Kaźmierczak do lewej strony, Kuba Błaszczykowski, jeden zwód, drugi zwód, Kuba Błaszczykowski. I teraz dawne gwiazdy reprezentacji Polski znów łatwo tracą piłkę i lecimy w drugą stronę. Daleka piłka w stronę napastniczek żeńskiej drużyny Pogoni Szczecin, ale tutaj świetnie, jak profesor gra Tomasz Hajto. Przemek Kaźmierczak, Marek Citko nie ma spalonego? Nie, bał się, żeby chyba spalić Marek Citko, no i jednak nie wykorzystał sytuacji. 2,5 minuty do zakończenia meczu, schodzi Przemek Kaźmierczak właśnie z boiska. No i zobaczymy, czy dawne gwiazdy reprezentacji Polski jeszcze coś będą w stanie pokazać. Jeszcze strzał tutaj zza pola karnego Peszkina, ale nic się nie wyszło. Ale Peszko wiwatowany i fajne zachowanie tutaj szczecińskiej publiczności. Jeszcze ruszają teraz dziewczyny z Pogoni Szczecin, ale jest spalony. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach i bądźcie z nami. Bądźcie właśnie z Robertem Dymkowskim przede wszystkim, bo to nie może umknąć dla kronikarskiego obowiązku. Dodam, że drużyna żeńska Pogoni Szczecin po fantastycznym meczu jak na razie prowadzi 2-0 i szansa na 3, ale tu jakieś takie Marcin Wasilewski na granicy. Prawa piłkarskiego, ta interwencja, nie wiem, nie ma interwencji pod postacią gwizdka, więc oczywiście gramy
dalej. I teraz piłka do lewej strony. Świetnie jednak radzą sobie zawodniczki Pogoni Szczecin. Jeszcze Mila. Citko, blisko pole karne, ładne zagranie tutaj do kolegi z zespołu, jeszcze przełożenie, jeszcze nie rezygnują, chociaż z honorowego gola dawnej gwiazdy reprezentacji Polski, uwaga, no to musi być bramka, Piotr Świerczewski chyba, nie widzę dokładnie z tego miejsca, w którym jest, nie, to Peszko miał niesamowitą sytuację, żeby zamienić to na gola. Ostatnia minuta. Czy piłkarzom dawnych gwiazd reprezentacji Polski uda się zamienić na bramkę właśnie te ostatnie 40 sekund? Czy pożegnają się z honorem, z turniejem? Błaszczykowski, ale... Bardzo dobrze, naprawdę pewnie dziewczyny Pogoń Ladies. Bardzo, bardzo dobrze. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cielą po oczach. Prawie 2000 widzów. Dziękujemy wszystkim z osobna. Myślę, że naprawdę wielki szacun dla organizatorów, ale szansa jeszcze tutaj na dla dziewczyn. Uwaga! I czy będzie 3-0? Tak jest. No kapitalnie. Po koronkowej akcji zawodniczki Pogoni Szczecin prowadzą już 3-0. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cielą po oczach. Bądźcie z nami i koniec meczu za chwilę. Coś niesamowitego. Dziewczyny pokazały wielką klasę i pokonały w meczu o trzecie miejsce drużynę dawnych gwiazd reprezentacji Polski. Ależ wiwaty teraz niesamowite. Naprawdę i za chwilę finał wielkiego turnieju dla Roberta Dymkowskiego. Zagrają w finale dawna Pogoń Szczecin, wicemistrzowie Polski, no i oczywiście gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cielą po oczach i bądźcie z nami. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego jeszcze. Sponsorem kanału jest firma Dabrobał, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Polski z tymi trybunami. Żegnają się piąteczki końcowe i żółte. Tomasz Hajto wziął jeszcze żółty kartonik i pokazał Piotrowi Świerczewskiemu. Panie Tomku, mogę na chwilę poprosić? Tomasz Hajto, kanał Cielą po oczach. Tomasz Hajto już był na kanale Cielą po oczach, ale teraz dla was, przepraszam chłopaki, przepraszam, w naszym studio jesteśmy już. Panie Tomku, co to za żółta kartka dla tego kolegi? Dla Hecy. Ale dziewczyny zaskoczyły was, co? Naprawdę kapitalnie rozegrały to spotkanie. Ale w ogóle umiem w piłkę grać, jestem zaskoczony, bo ta sekcja w Pogoni Szczecin tak długo nie jest kobieca. A parę dziewczyn naprawdę grało z klasą i przerzut, i przyjęcie, i podanie krosowe, i bramkarka rozgrywa. Szacunek. Jak pan w ogóle widzi rozwój piłki kobiecej w Polsce i na świecie? Ja uważam, że naprawdę to jest kawał coraz lepszej dyscypliny. Nie no, w lidze mistrzów widzi się naprawdę zespoły i piłkarki, które no może miałyby problemy w piłce męskiej z fizycznością, podobnie jak w tenisie ziemnym, ale niektóre technicznie, szybkościowo są już naprawdę na poziomie wielu piłkarzy. Kilka dziewczyn z Ligi Mistrzów bym wziął i wsadziłbym do Ekstraklasy, by nie odbiegały na pewno. Dokładnie, może i by się przydały Fernando Santoszowi. Przed nami niesamowicie ciężki mecz z Albanią. Zaatakować od początku? No wiadomo, czy my chcemy wygrać, co mamy stać i czekać jak z Wyspami Owczymi. No, trzeba wypracować jakiś styl, tak? A na razie to wygląda naprawdę bardzo słabo. Bardzo słabo i można się zastanawiać, czemu nie ma polskiego trenera na ławce. Wszyscy trenerzy, z którymi rozmawiamy na kanale Cielą po oczach, mówią, powinien być polski trener, bez względu na... Ja nie wiem, jaki trener powinien być. Powinien być ten trener, który daje gwarancję sukcesu.
a niekoniecznie musi być polski, ale też niekoniecznie zagraniczny. Jak da gwarancję polski trener, nie będzie polski trener. Brawo. Na koniec, fantastyczna idea. You'll never walk alone, ma Liverpool takie hasło, nigdy nie będziesz sam. To jest ucieleśnienie tego hasła, prawda, w Szczecinie? My w naszym piłkarskim piekiełku lubimy się pokłócić, ale słynie Polska właśnie z tego, że w najcięższych chwilach się jednoczymy. Wielu chłopaków dzisiaj przyjechało, wielu kibiców przyszło, Pogoń ma fenomenalnych kibiców. I z tego naprawdę trzeba się cieszyć, że w tych ciężkich chwilach jesteśmy razem. Piąteczka. Tomasz Hajto na kanale Cioną po oczach bezpośrednio, a my już wracamy, bo zaczął się wielki finał pomiędzy gwiazdami PKO Bank Polski Ekstraklasy i przyjaciółmi Roberta Dymkowskiego. Także już wracamy do tego, co dzieje się na boisku za chwilę. Wielki finał tego turnieju. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach i bądźcie z nami. Niesamowita frekwencja, jak widziałem na naszej transmisji. Myślę, że już grubo ponad 2000 widzów jest z nami i jest oczywiście, są już piłkarze obu drużyn także z nami. Bądźcie z nami, naprawdę warto być z kanałem Cioną po oczach. Wybieramy się za chwilę do Albanii, towarzyszymy polskiemu futbolowi w różnych miejscach, czy to zawodowych, czy także charytatywnych, więc warto po prostu być z nami, warto po prostu, abyśmy byli razem. Także w takich chwilach, kiedy cała piłkarska Polska jest tak, jest Radek Majdan. Panie Radku, zapraszamy jeszcze do mnie. Kanał Cioną po oczach, bez Radosława Majdana to ta transmisja nie może się udać. Jest z nami Radek Majdan, kapitalne interwencje, ale dziewczyny was zaskoczyły, co? No, dziewczyny okazały się lepsze, zasłużenie wygrały. Muszę powiedzieć, że pierwsza bramka była o tyle zaskakująca, że ja podejrzewałem, że strzał będzie w ten róg, ale nie spodziewałem się, że będzie tak dokładny. Dokładnie. Fantastyczna idea. Zorganizowało się środowisko piłkarskie, o którym mówi się często, że jest podzielone, takie, śmakie, owakie, ale tutaj pokazaliście wy też, zawodnicy, że potraficie się zjednoczyć. Ja myślę, że jeżeli chodzi o taki głos wsparcia z Polski dla Roberta, to był naprawdę bardzo duży, bo ja nie przypominam sobie w ostatnich latach naprawdę 20-30 meczów, w którym wystąpiłoby tyle znanych osobistości, jeżeli chodzi o reprezentację, o naszą ekstraklasę, czy chociażby powrót piłkarzy zdobywających wicemistrzostwo na Pogoni w 2001 roku, więc jest to na pewno taki gest wsparcia i często się mówi o piłkarzach, albo czasami, że są to ludzie, nie wiem, nieodpowiedzialni, lekkomyślni, zdarzają się na temat ten żarty, natomiast trzeba też mówić o wrażliwości, o tym, że naprawdę tutaj przyjechali z całej Polski chłopaki i chcieli dać wsparcie Robertowi i mam nadzieję, że Robert poczuje tą energię taką pozytywną, bo właśnie o to nam chodziło, żeby mentalnie wesprzeć go w tej ciężkiej walce z tą ciężką chorobą. Widziałem ogromne wzruszenie na jego twarzy, naprawdę. Mieliśmy plany, żeby go wziąć przed kamerę. Chyba tego nie zrobimy, bo powiedziałem, naprawdę jest niesamowicie wzruszony. I to jest ważne, żeby w takich momentach być z człowiekiem, który naprawdę dotknął go los, naprawdę no, bardzo źle. To prawda. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli w życiu możemy komuś pomóc, to zawsze jest bardzo szlachetne, prawda? Tym bardziej, jeżeli wielka krzywda dotknęła naszego kolegi, dotknęła kogoś ze środowiska piłkarskiego, to ja też jestem zbudowany tym, że kluby z Ekstraklasy postanowiły przysłać swoich zawodników, że byli reprezentanci Polski, czasami mówię z drugiego końca Polski, również tutaj przyjechali dla Roberta. I myślę, że to jest coś chyba, o co chodzi, że każde środowisko, każda społeczność powinna się wspierać i to jest taka manifestacja chyba właśnie tego wsparcia w środowisku piłkarskim i bardzo się cieszę, ale z drugiej strony oczywiście współczuję Robertowi, widziałem jego wzruszenie, ale też widziałem wzruszenie na twarzach kolegów, bo my z Robertem znamy się wiele lat i bardzo ubolewam, że dotknęło go to nieszczęście, życząc mu zdrowia. Tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj po to, żeby dać mu to właśnie mentalne wsparcie. Korzystając z obecności twojej, jutro ruszam do Tirany samolotem z Wrocławia, szybko. A co to będzie? To już nie będą Wyspy Owcze, to będzie bardzo ciężki przeciwnik, ale trzeba wygrać. Tak, no kiedy nasza grupa została rozlosowana, wszystkim nam się wydawało, że to jest ten dobry czas na pokoleniową zmianę, że z tej grupy wyjdzie każdy, mając na myśli oczywiście reprezentację Polski, no i trochę oczekiwania nie sprostały z realiami, bo jesteśmy zaskoczeni no, słabą grą naszych reprezentantów. Więc mam nadzieję, że w końcu zaczniemy widzieć styl, w końcu gdzieś ten skład zacznie być w pewnych formacjach powtarzalny, ale przede wszystkim, że ta drużyna będzie się rozwijać, bo
takie mam wrażenie oglądając, że to cały czas jest na dotarciu. No to, że pewne rzeczy nie funkcjonowały, jest dowodem, że chociażby ci doświadczeni zawodnicy jak Grzegorz Krechowiak czy Kamil Grosicki zostali powołani, bo brakowało tam tego doświadczenia, brakowało tej tak zwanej charyzmy i wzięcia odpowiedzialności za mecz, jak pokazała druga połowa w Kiszyniowie właśnie poprzez to, że tej młodości być może albo doświadczenia brakowało, więc ja mam nadzieję, że tej odwagi, doświadczenia nie zabraknie w Tiranie, że nasi piłkarze zagrają na swoich warunkach ten mecz, bo czasami tego stylu mi brakuje, brakuje mi agresji w biodbiorze, brakuje mi tego przyspieszenia wtedy, kiedy mamy piłkę, więc oby to był ten mecz, który, że tak powiem, będzie startem tej lepszej drogi, tej lepszej części tych eliminacji, no bo na razie one wyglądają bardzo słabo. Ty wierzysz Fernando Santosa? Tak naprawdę, tak szczerze, tu przed widzami. Ja byłem, przede wszystkim zacznę od tego, że ja byłem za zmianą trenera, jeżeli chodzi o narodowość, ponieważ uważałem, że tyle fuck-upów, tyle złego, tyle obciachu, tyle przaśnych sytuacji, które zaproponował nam PZPN, zaczynając od tej nieszczęsnej premii, wydawało mi się, że człowiek z zewnątrz, jak to się mówi, odetnie to grubą kreską i powie, to co było, to jest problem tego, co było, więc my zaczynamy tutaj nowe rozdanie, ale PZPN jest trochę jak Bangkok, weź się każdego i tak mam wrażenie, że ten Santosz, patrząc na to, co się dzieje w tym PZPN-ie, w te kolejne afery, chyba sam nie wierzy, że się w czymś takim znalazł, natomiast trudno mi powiedzieć, to trochę brakuje mi, nie wiem, fantazji, trochę mi brakuje takiej jakiejś energii w tym naszym graniu. Nie wiem, czy nasi piłkarze tutaj mają chemię z selekcjonerem. Mam nadzieję, że tak, chociaż na boisku nie do końca możemy o tym powiedzieć. Te systemy, zmiana z czterech obrońców na trzech, teraz znowu powrót na czterech. Też nie wiem, to jest trener, nie powiem starszej daty, ale który już bardzo długo jest trenerem. Ja nie wiem, czy to pokolenie naszych reprezentantów. Odpowiednio. Czy trafia do nich ktoś, kto jest z innego pokolenia, że jednak nie ma tej rozbieżności, którą gdzieś wyznaczył czas. Oby nie, oby tak było. Wiatr Roberta też podpalił tutaj iskrę i oczywiście na zewnątrz komunikat zawsze będzie, że jest okej, ale myślę, że niektórych to zabolało, to ruszyło, więc ja myślę, że sami piłkarze mają też coś do udowodnienia, że są drużyną, są zespołem i że byłoby naprawdę wstyd olbrzymi zająć w tej grupie trzecie miejsce. Dziękuję bardzo. Dzięki. Piąteczka. Dzięki. Radek Majdan. Mocny głos tutaj ze Szczecina. Nie tylko na temat turnieju charytatywnego, ale na temat w ogóle polskiej piłki. Ale my wracamy do wielkiego finału właśnie na stadionie imienia Floriana Krygiera, założyciela Pogoni Szczecin, marzyciela, człowieka, który współtworzył ten niesamowity klub. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Bądźcie z nami, dziękujemy, naprawdę fajna frekwencja, słuchajcie, także cieszę się, że jesteście z nami, cieszę się, że uczestniczycie, bo robimy to wszystko dla Roberta Dymkowskiego, robimy to po to, żeby pomóc temu fantastycznemu zawodnikowi, byłej gwieździe Ekstraklasy, no a teraz już. Za chwilę wielki finał. Gwiazdy dawne i obecne PKO Bank Polski Ekstraklasy. Przyjaciele Roberta Dymkowskiego. Syrena oznajmiła, że możemy grać. Już Kazimierz Węgrzyn, już Paweł Skrzypek. Fantastycznie. Skrzypkowy do kolegi z zespołu. I od razu, tu jest mocny akcent i jest, ale szybciutko panowie się podnieśli. Akcja teraz zawodników PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wrzutka na pole karne, uwaga, szansa na pierwszego gola, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze Kazimierz Węgrzyn teraz prowadzi piłkę, zagranie do lewej strony. No i jest Darek Dźwigała, jest przy linii bocznej. Uwaga, Dźwigała stracił jednak piłkę. Kapitalnie teraz zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy, reprezentanci. Wielki finał turnieju dla Roberta Dymkowskiego. Pierwsze dwie minuty już za nami. Teraz piłka na prawej stronie. Ruszają zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale chyba piłka tak jest, wyjdzie na aut, ale cały czas w posiadaniu zawodnicy w białych koszulkach.
Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciono po oczach, bądźcie z nami. Uwaga, rusza teraz drużyna przyjaciół Roberta Dymkowskiego, ale straciła piłkę. Rusza teraz świetne podanie w kierunku pola karnego zawodników w białych koszulkach, ale radzą sobie z tym, no jeżeli tak mogę powiedzieć, gospodarze, czyli przyjaciele Roberta Dymkowskiego. Jeszcze piłka do środka, uwaga, niebezpiecznie, szansa na pierwszego gola, uwaga, dobra interwencja bramkarza, jeszcze poprawka i mogła być pierwsza bramka dla drużyny przyjaciół Pogoni, dla drużyny wicemistrzów i przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Ruszają gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, zagranie na prawo i teraz są już na polu karnym zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy, no ale będzie teraz rzut rożny z prawej strony. Słuchajcie, naprawdę fantastycznie to wygląda tutaj na trybunach, bardzo dużo widzów, jest doping, ale wróćmy do tego, co dzieje się na boisku. Akcja z prawej strony, uwaga, jest teraz szansa na bramkę, zamieszanie, blisko, jest 1-0, kapitalna, koronkowa akcja. I jest 1-0 dla drużyny PKO Bank Polski Ekstraklasy w czwartej minucie. Fantastyczna bramka i możemy się cieszyć i fetować pierwszego gola w finale, ale myślę, że zawodnicy wicemistrzów dawnej Pogoni Szczecin i przyjaciół Roberta Dymkowskiego nie powiedzieli tutaj ostatniego słowa. A nawet jestem przekonany, że tak właśnie będzie. A ja tymczasem podchodzę do dawnej gwiazdy, nie tylko naszej ekstraklasy, ale naszej piłki, Mirosława Szymkowiaka. Panie Mirku, mogę zaprosić na chwilę, na kilka słów? Zapraszam do naszego mobilnego studia kanału Ciono po oczach. Jeden z moich ulubionych piłkarzy z dzieciństwa, Mirosław Szymkowiak, który potrafił z piłką zrobić wszystko, nie tylko na boiskach polskich, ale także na boiskach europejskich. Jest z nami Mirosław Szymkowiak. Zapraszam. Tu, panie Mirku. Bardzo się cieszę, to duży zaszczyt, była gwiazda Widzewa, Wisły, Kraków, no ale też i Trabzonsporu. No, fantastyczna idea, prawda? Że momencik, syrena, że tyle gwiazd udało się zebrać w jednym miejscu. Znaczy, no, bardzo się cieszymy, no. Do mnie akurat zadzwonił Maciek Stolarczyk. Nie było się nad czym zastanawiać, bo wiemy, z jakich przyczyn tu jesteśmy. I dla Roberta Dymkowskiego naprawdę kawał grajka był, jest, dalej jest oczywiście Robert, ale piłkę nożną pokazywał zawsze. Ja pamiętam, czy to przyjeżdżałem tu z Widzewem, czy z Wisłą, to nam sprawiał tyle problemów, że no najbardziej zapamiętałem zawsze, my zapamiętaliśmy w tych drużynach, co ja grałem, Roberta, z tego, że nam nastrzelał tych bramek trochę i nie było co czekać i po prostu bardzo się cieszę. Przede wszystkim też się spotkaliśmy z dawnymi kolegami tutaj, no szczytny cel. Tylko przyklaskać dla organizatorów wszystkich, że dla was, dla kibiców, dla Pogoni, że te 10 tysięcy zawitało i coś pięknego. Coś niesamowitego. Panie Mirku, co pan teraz robi? Bo myślę, że wiele kibiców zadaje to pytanie. Czasami mogliśmy widzieć na prawdzie futbolu Romka Kołtonia, trochę praca z dziećmi. Jak to wygląda? Musimy się zaprosić na kanał Ciono po oczach, żeby pan pogadał trochę z nami też. Znaczy ja się trochę odsunąłem o to. No właśnie zauważyłem, czemu? Od kilku lat, a już tak lata lecą i prowadzę sobie spokojne życie. Wyjeżdżam dużo, także korzystam z życia, bo praktycznie całe życie gdzieś tam swoje, od 16 roku życia już zawodowo grałem w piłkę. To już szybko skończyłem, ale założyłem szkółkę, kilkanaście lat pracowałem z dziećmi. Na dzień dzisiejszy też pracuję w szkółce takiej Football Family Zakopane. Gdzieś mnie koledzy poprosili, żebym pomógł im to rozruszać i tak zostałem na razie. Także bawię się z dziećmi cały czas, przekazuję swoją wiedzę.
I odpoczywam, chodzę po górach bardzo dużo. O, a jak zdrowie? Bo wiemy, że z nogami było różnie, pełno kontuzji. Rozumiem, że jest okej? No, po 11 operacjach jestem ciężko. Jezus, no właśnie. Różnych, od samego dołu Achillesów po bark. Ja nie lubię narzekać, ja to ciągle dzieciakom, bo dzisiaj taki w ogóle kraj też taki mamy, narzekania, dzielimy się. Ja bardziej lubię pozytywnie podchodzić do życia i chodzić mogę, biegać mogę, jestem bardzo zadowolony z tego i mówię, tylko się cieszyć do wiem z jakich przyczyn tu jesteśmy, oczywiście dla Roberta Dymkowskiego, także jemu też życzymy wszystkiego najlepszego i chciałbym, żeby no, Robert był jak najdłużej z nami oczywiście i dalej będziemy zbierać, bo to nie wszystko jest, dalej będziemy zbierać te pieniądze dla Roberta i zapraszam wszystkich do cegiełki, nawet drobne 5-10 zł wystarczy i tak zbierzemy paręset tysięcy, damy radę i Robertowi to naprawdę ulży. Coś wspaniałego, bardzo dziękuję, to duży zaszczyt dla mnie. Mirosław Szymkowiak na kanale Cionął po oczach. Dziękuję jeszcze raz, dzięki. A tymczasem wracamy do tego, co dzieje się na boisku, a tu prowadzą 2-0 gwiazdy PKO Bank Polskiej Ekstraklasy w wielkim finale i teraz drużyna przyjaciół Roberta Dymkowskiego ma szansę w polu karnym, ale nic z tego nie wyszło i jest wciąż 2-0 w wielkim finale na kanale Cionął po oczach na stadionie imienia Floriana Krygiera. Bądźcie z nami, bądźcie z kanałem Cionął po oczach. Fantastyczna frekwencja, rekordowa w historii kanału. Wracamy do tego, co dzieje się na boisku, a tymczasem jest kolejny gol dla graczy PKO Bank Polski Ekstraklasy. 3-0, więc już absolutna, no nie chcę takich słów używać, bo tu się bawimy, deklasacja generalnie, ale tak można powiedzieć, że fantastyczna forma właśnie zawodników gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. Są na najlepszej drodze po 9 minutach, aby wygrać ten turniej, ale przecież tak naprawdę w tym turnieju nie chodzi o strzelców bramek, nie chodzi o wygraną, ale o to, by pomóc Robertowi Dymkowskiemu. Także bądźcie z nami, nie zrezygnowali oczywiście tutaj chociażby z honorowej bramki gracze przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Teraz piłka do środka. Tutaj jest chyba Brazylia, który uderza, ale daleko ponad bramką. To uderzenie. Witam wszystkich naprawdę na kanale Cionął po oczach. Za chwilę myślę, że jeszcze ukoronowanie w tym wielkim finale Roberta Dymkowskiego. Pewnie jeszcze będzie fetowanie. To już za chwilę. A tymczasem wracając do tego, co dzieje się na boisku. Kolejna akcja teraz gwiazdy PKO BP Bank Polski Ekstra Klasy. Bądźcie z nami już niedługo na kanale Cionął po oczach. Relacje z Albanii, z gorącej Tirany, gdzie mamy nadzieję uda się wygrać, ale właśnie, czy uda się wypracować tam wygraną? Ruszamy tam już jutro ekipą reporterską. Kanał Cionął po oczach się nie zatrzymuje. A tymczasem jest tutaj akcja gwiazd PKO Bank Polski Ekstra Klasy. Piłka do lewej strony, cały czas nie odpuszczają, to trzeba przyznać, że naprawdę robi wrażenie, w jaki sposób wygląda ich przygotowanie, ich podejście do tego finału. Już 11 minuta tej części spotkania. Jeszcze ruszają zawodnicy teraz przyjaciół Roberta Dymkowskiego, ale ta akcja przerwana. I lecimy w drugą stronę. Z prawej strony teraz gwiazdy PKO Ekstra Klasy. Uwaga, piłka do lewej strony. Dośrodkowanie, przerzucenie w zasadzie takiej piłki znów na prawą stronę. Bardzo ładne panowanie nad piłką zawodników w białych, w biało-niebieskich koszulkach. I teraz uwaga,
Czy będzie szansa na bramkę? Tam interweniuje jednak drużyna przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Ale już na spokojnie starają się tutaj Darek Gęsior rozegrać tę piłkę. Przyjaciele Roberta Dymkowskiego, Paweł Strzybek z kanału uczulą po oczach, teraz bardzo ładnie mija środkową strefę i pędzi pod pole karne. Paweł Skrzypek do środka, ale bardzo prosto tutaj piłkę przyjął teraz bramkarz zawodników PKO Bank Polski Ekstra Klasy. Wielki finał turnieju dla Roberta Dymkowskiego. Już jeszcze 3 minuty potrwa ta rywalizacja. No kapitalnie naprawdę wszyscy zawodnicy na tym turnieju się spisali. Jeszcze tutaj zawodnicy z innych drużyn są oblegani, gdzieś wymieniają się autografami, podpisują koszulki. O, staram się też Wam opowiedzieć tego, czego nie można zobaczyć, ale to są tak zwane boki, to są tak zwane właśnie smaczki. A tymczasem rusza kolejny atak drużyny PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piłka do lewej strony i uwaga, będzie dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, wyskakuje do główki jeden z zawodników PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale bardzo łatwo bramkarz sobie z tym strzałem poradził. Tak to, kochani, wygląda. Ruszają teraz zawodnicy, przyjaciele Roberta Dymkowskiego. Chcą tutaj, mają ambicje zdobyć chociaż honorową bramkę w tym wielkim finale. Piłka na prawe skrzydło, uwaga, będzie dośrodkowanie, jest dośrodkowanie, szansa na bramkę, ale tu świetnie obrońcy drużyny PKO Bank Polski Ekstraklasy poradzili sobie z tą sytuacją i wciąż jest 3-0 dla nich. Nie stracili w tym finale żadnego gola. Tak to, kochani, wygląda, naprawdę radzą sobie świetnie. Jeszcze teraz jednak tu przyjaciele Roberta Dymkowskiego, którzy grają pod wodzą trenera Mariusza Kurasa. Starają się jak najlepiej teraz pożegnać się z turniejem. Piłka na lewą stronę, ale to doskonała interwencja gracza, defensora gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. Ostatnia minuta, proszę kochani, kochani widzowie kanału Ciuną po oczach. Ostatnia minuta tego wielkiego turnieju, przynajmniej pod względem piłkarskim. Jeszcze dośrodkowanie i teraz ładny strzał z główki. Była szansa, tutaj chyba Jarosław Chwastek uderzał. Jeszcze uderzenie, jeszcze dośrodkowanie za pola karnego, ale nie ma honorowej bramki jak na razie dla zawodników, dla przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Wielki finał właśnie jest na kanale Ciuną po oczach. Już się kończy, jeszcze 20 sekund tego wielkiego finału. Subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie z kanałem Ciuną po oczach, a więc oficjalnym nadawcą wielkiego turnieju charytatywnego dla Roberta Dymkowskiego. Jeszcze jedna szansa jest i jest podwyższenie. Jest podwyższenie wyniku, podkreślenie dominacji drużyny gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy 4-0. I w tym momencie za chwilę pan sędzia Karol Arys zakończy ten mecz i będziemy znali całą już tutaj klasyfikację turnieju. Z dziennikarskiego obowiązku tylko podam, oczywiście turniej wygrają gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, drugie miejsce wicemistrzowie i przyjaciele Roberta Dymkowskiego, trzecie miejsce, co warto podkreślić, po znakomitej grze drużyna żeńska Pogoni Szczecin i czwarte miejsce były gwiazdy reprezentacji Polski. A więc niesamowite rozstrzygnięcia turnieju charytatywnego dla Roberta Dymkowskiego, ale najważniejsza jest idea. Najważniejsze jest to, że Robert Dymkowski w obliczu tej strasznej choroby, która go dosięgła, nie został sam.
że społeczeństwo piłkarskie całej Polski, nie tylko piłkarskie, ale w ogóle stanęło na wysokości zadania, że wszyscy są razem, że sobie pomagają, że w takich sytuacjach właśnie potrafią wykazać solidarność. To jest zwycięstwo nie jakiejś konkretnej drużyny, ale to jest zwycięstwo nas wszystkich. Ale jeszcze szansa na honorową bramkę dla drużyny przyjaciół Roberta Dymkowskiego. No ale bardzo dobra tu interwencja defensywy gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. I to właśnie zawodnicy w białych koszulkach jeszcze prowadzą grę, jeszcze gdzieś próbują zdobyć piątego gola, ale tu już dobra interwencja graczy, przyjaciół Roberta Dymkowskiego i wygląda na to, że za chwilę ten wielki finał się skończy. Usłyszymy ostatni gwizdek pana sędziego Karola Arysa, który myślę, że zakończy piękny turniej. No i za chwilę będziemy mieli fantastyczne emocje. Wszystkie drużyny staną razem do pamiątkowego zdjęcia. Naprawdę, jest to absolutnie wyjątkowe wydarzenie w historii polskiej piłki. No i teraz szansa jeszcze dla przyjaciół Roberta Dymkowskiego, ale jeszcze główka, jeszcze tutaj próbują zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy. Fantastyczne zagranie, nie ma spalonego i co? Czy będzie piąta bramka? Bawi się teraz napastnik PKO Bank Polski gwiazd Ekstraklasy. Co to, jak to się zakończy? Jeszcze zagranie, taka zabawa w kotka i myszkę. Chyba nie chcieli już strzelić tego piątego, jeszcze spalony. Kochani, za chwilę sędzia, pan Karol Arys zakończy wielki turniej dla Roberta Dymkowskiego. Wielki turniej, w którym naprawdę wszyscy stanęli na wysokości zadania, w którym naprawdę myślę, że z którego organizatorzy i cała społeczność piłkarska może być naprawdę dumna. Myślę, że warto podkreślić jedność środowiska piłkarskiego. Warto podkreślić to, co udało się dla pana Roberta Dymkowskiego zrobić. A tymczasem mecz cały czas trwa. Uwaga. Teraz jeszcze zagranie do środka. Jeszcze przyjaciele Roberta Dymkowskiego starają się, nie chcą zakończyć tego spotkania z zerowym kątem po stronie bramek. I uwaga, może będzie ta honorowa bramka. Świetna okazja. No musi być bramka. Jest gol. A więc Jerzy Podbrożny, Gumiś, numer 26, zdobywa jedyną bramkę dla drużyny właśnie przyjaciół Roberta Dymkowskiego. Ten zespół nie pozostanie bez zdobytej bramki w finale. Fantastyczna, sportowa tutaj postawa i myślę, że za chwilę pewnie sędzia Karol Arys skończy to spotkanie. Na razie 1-4 właśnie tutaj na kanale cioną po oczach w finale. W finale, a my tymczasem ruszamy jeszcze w poszukiwanie kolejnych gości do naszego mobilnego studia na kanale cioną po oczach. Bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie podczas tego naprawdę dużego wydarzenia. Wielkie brawa. Ostatnie 3 sekundy. I syrena oznajmia koniec turnieju. Wygrywają gwiazdy PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale tak naprawdę wygrali wszyscy. Wygrali wszyscy właśnie, jeżeli chodzi o
ten turniej. Okazały puchar będzie właśnie wręczany teraz dla drużyny gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piękna oprawa tego turnieju, to trzeba przyznać. Fantastycznie tutaj zachowali się organizatorzy i trzeba przyznać, że chapeau bas dla nich. Jeszcze teraz piątki, myślę, że wszystkie drużyny, także żeńska drużyna Pogoni Szczecin, Pogon Ladies, a także drużyna gwiazd reprezentacji Polski wyjdą na murawę, uścisną sobie po raz ostatni dłonie, przybiją piątki, wszystko w hołdzie dla pana Roberta Dymkowskiego, bo to dla niego, to wszystko jest dla niego, to dla niego się tutaj spotkaliśmy, to dla niego właśnie są zbierane pieniądze po to, by mógł walczyć z tą naprawdę ciężką chorobą, jedną z najgorszych, jaką z pewnością jest ALS, czyli właśnie stwardnienie zanikowe boczne. Myślę, że piękny też, może nie morał, ile przesłanie też przebija z tego turnieju, że warto być razem, że nigdy nie warto się poddawać, że przecież w grupie można wiele, że można zrobić fantastyczną sprawę i We Are The Champions zespołu Queen zaraz wybrzmi na stadionie imienia Floriana Krygiera. Coś pięknego. Łezka, a może łzy, mogą się kręcić w oczach. Kibice wstali z miejsc, bo We Are The Champions jest dla wszystkich. Na pewno dla Roberta Dymkowskiego, który walczy z ciężką chorobą. Dla jego rodziny, która musi go wesprzeć, dla jego żony. Dla wszystkich zaangażowanych także w ten przepiękny turniej, który myślę, że spotkał się ze wspaniałym przyjęciem ze strony kibiców, internautów, ale także doskonałą pracę organizatorów. Także trzeba docenić. To było wielkie przedsięwzięcie, zorganizowanie tak dużej imprezy masowej właśnie tutaj w Szczecinie. I teraz przepiękne, wzruszające akordy We Are The Champions brzmią na stadionie imienia Floriana Krygiera. Coś pięknego. I teraz kibice skandują. Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski, wzruszająco i pięknie wybrzmiał właśnie tutaj ten odzew, to zawołanie, to skandowanie kibiców Pogoni Szczecin. I teraz puchar na turniej ląduje dla gwiazd PKO Bank Polski Ekstraklasy. Poprosimy zbliżenie, tak jest, jest zbliżenie na uśmiechniętych piłkarzy, którzy wznoszą okazały puchar, ale zwycięzcami, tak jak powiedziałem, są wszyscy, którzy zgromadzili się wokół jednej idei, że warto sobie pomagać, że tak jak powiedziałem, jest to zawołanie Liverpoolu, you'll never walk alone. Nigdy nie będziesz sam. I myślę, że to zawołanie angielskiego klubu idealnie wpasowuje się w to, co mogliśmy dostrzec, czego mogliśmy dotknąć na stadionie Pogoni Szczecin. Przy okazji była to też piękna promocja piłki kobiecej. Dziewczyny zajęły trzecie miejsce, pokazały naprawdę dobry futbol. Ale myślę, że każdy tutaj dołożył swoją niesamowitą cegiełkę do tego wydarzenia. Fantastyczne emocje, jakie mieliśmy na stadionie imienia Floriana Krygiera. To jest coś, co myślę, że zostanie z nami na bardzo, bardzo długo. Myślę, że jeszcze raz chciałbym podkreślić ogromne brawa, jakie należą się organizatorom Piotrowi Kołeckiemu czy Dawidowi Trzeźwińskiemu. Wnieśli ogromny nakład pracy w to,
żeby to wydarzenie mogło się odbyć. I jeszcze Simply the Best, a więc kolejny wielki hit właśnie na stadionie Pogoni Szczecin. I widzimy Sławka Peszkę, Sebastiana Mile, Jacka Krzynówka, Michała Żewakowa, Marka Citkę, Marcina Wasilewskiego i wielu, wielu innych. Pawła Kryszałowicza, zawodniczki Pogoni Szczecin, zespół Shock Dance ze Szczecina podpatruje. I jeszcze raz Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski, cały czas skandowane na stadionie imienia Floriana Krygiera. Myślę, że cała piłkarska Polska, czasami pokłócona, czasami gdzieś poruszająca się wokół może niedobrego języka, wokół niedobrych emocji, wokół afer, powinna gdzieś wziąć przykład właśnie teraz, że można cementować społeczeństwo piłkarskie, że społeczeństwo piłkarskie nie musi być wcale tak skłócone, nie musi się kojarzyć związek, cokolwiek z aferami, że można zrobić coś dobrego, że z tej dobrej energii może wyjść wspaniała idea pomagania innym w tak trudnym momencie, a tu konkretnie pomagania Robertowi Dymkowskiemu. Weźmy na przykład naprawdę wszyscy z tego lekcję, wniosek. Zresztą, mówiąc żartobliwie, piłkarze po przegranym meczu zawsze wspominają o wyciąganiu wniosków, ale tu, w tym momencie, właśnie taki wniosek, że trzeba trzymać się razem, że trzeba się wspierać, trzeba wyciągnąć. I teraz Robert Dymkowski na pierwszym planie. Jeszcze kilka słów będzie miał dla kibiców. Mecz charytatywny numer 2, jak słyszeliśmy, jeszcze raz skandowanie na stadionie Pogoni. Naprawdę przepiękne. Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Sama główny turniej już się zakończył, ale my postaramy się jeszcze chociaż z jedną, z dwoma osobami porozmawiać w naszym studiu kanału Cioną po oczach. W ogóle chcieliśmy bardzo Wam wszystkim podziękować, tym, którzy byli z nami bardzo licznie. Wiele set widzów, tysięcy tak naprawdę z kanałem Cioną po oczach. Mnóstwo wywiadów, które udało się przeprowadzić. A myślę, że na długo naprawdę ta impreza zostanie mi w pamięci. Ta idea, która naprawdę połączyła nas wszystkich. Ja myślę, że naprawdę społeczeństwo piłkarskie w Polsce może być bardziej scalone i może po prostu pokazać, że może być jednością, słuchajcie, że możemy być naprawdę jednością. Z szacunku do Was i do wszystkich, którzy wzięli udział w tej imprezie. Ściągam okulary i czekamy jeszcze, może uda się złapać głównego bohatera tak naprawdę tej imprezy, bo myślę, że warto, żebyśmy jeszcze spróbowali, zobaczymy. Nie wiem, na ile tutaj pan Robert jeszcze emocjonalnie jest w stanie porozmawiać przed kamerą, ale z pewnością jeszcze spróbujemy. Byłaby to piękna puenta naszej transmisji.
bądźcie z nami, bądźcie z kanałem Cioną po oczach. Myślę, że te przeżycia, które były, no, które stały się częścią nas wszystkich, myślę, po tym spotkaniu zostaną z nami naprawdę, naprawdę na długo. Schodzą już teraz piłkarze z boiska. Panie Maćku, możemy na chwilę do mobilnego studia kanału Cioną po oczach. Jest z nami Maciej Szczęsny, ależ wyczyniał w bramce niesamowite rzeczy. Jest z nami Maciej Szczęsny, przyjaciel kanału Cioną po oczach. To nie puściłem aż tak wielu goli, jednego tylko. Fajny morał z tego płynie dla całego środowiska piłkarskiego. Powiem krótko, warto być razem i warto robić coś dobrego. Oczywiście, no, bardzo się cieszę, że społeczność przede wszystkim zgromadzona tutaj wokół Pogoni Szczecin, ale też i cała piłkarska Polska stanęły na wysokości zadania i na pewno chętnie przyjechaliśmy, spotkaliśmy się, pokopaliśmy piłkę, ale wiadomo, że zrobiliśmy to w jednym konkretnym celu i myślę, że dobrze by było, gdyby wszelkie środowiska artystyczne, sportowe potrafiły się w takich szczytnych celach jednoczyć. You'll never walk alone. Piękne hasło Liverpoolu. Nie tylko Liverpoolu, ale tu ucieleśnione po prostu w praktyce. Miejmy nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie tego typu wydarzenie zarówno dotyczące Roberta, jak i innych potrzebujących. Dokładnie. Maciej Szczęsny, bardzo dziękuję, był z nami. Ja tutaj jeszcze patrzę, kochani, co się dzieje na murawie, ale powoli, powoli już te emocje opadają. Jeszcze teraz piękne podziękowanie. Właśnie dziewczyny zbierają od kibiców. Drużyna żeńska Pogoni Szczecin naprawdę zaprezentowała się bardzo, bardzo dobrze, więc myślę, że warto to podkreślić. Panie, jak mogę? Kuba? Na chwilę? Zapraszamy. Ale Kuba Błaszczykowski tu oblegany. Zapraszam do naszego studia kanału Cioną po oczach. Jakub Błaszczykowski, pierwszy raz na kanale. Witam serdecznie. You'll never walk alone. Liverpool ma takie piękne hasło. Odbijamy się od tej myśli, ale to jest w rzeczywistości. You'll never walk alone. Miło to słyszeć. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie w takich momentach pokazać jedność, stanąć ponad drużynami, stanąć ponad wszystkim i wesprzeć kolegę z boiska i pewnie dla niektórych też przyjaciela. Ja akurat z Robertem nie miałem przyjemności grać, czy to w jednej drużynie, czy naprzeciwko, ale staramy się pomóc i zrobimy wszystko, żeby ta na pewno ciężka droga była dla niego, choć w jakimś tam drobnym stopniu łatwiejsza. Bardzo dużo kibiców, fajna atmosfera, ponad 10 tysięcy, bardzo dużo przed telewizorami, przed ekranami. Ludzie jednak doceniają takie inicjatywy, prawda? Myślę, że jak najbardziej. I to jest fajne, to o takich rzeczach trzeba mówić tylko w superlatywach. Tym bardziej też, że naprawdę było widać dzisiaj dobrą zabawę w szczytnym celu i też to, co ważne, na pewno pogoda dopisała, kibice dopisali. No, tylko się cieszyć i życzyć dużo, dużo zdrowia panu Robertowi. Dokładnie, korzystając z obecności w studio, zapytam, jutro ruszamy do Tirany samolotem z Wrocławia. Łatwo nie będzie. Byli koledzy, ale z reprezentacji staną przed niezwykle ciężkim zadaniem. Na tych Albańczyków trzeba się rzucić? Powiem pół żartem, pół serio. Ja jutro ruszam do Krakowa, ale oczywiście, no, ja myślę, że trenerzy, zawodnicy wiedzą najlepiej, co zrobić i oczywiście później wszystko boisko weryfikuje, ale i myślę, że po prostu trzeba poczekać do tej godziny 20:45 czy 21:00, bo nie wiem dokładnie. 20:45. No, to trzeba poczekać i na pewno po 90 minutach będziemy mądrzejsi. Dokładnie, po 10 minutach. 90, tak. Apetyty mamy wielkie cały czas, bo pamiętamy drużyny Adama Nawałki, pamiętamy, co dokonaliście we Francji, ćwierćfinał. Marzymy cały czas o tym, żeby chociaż zbliżyć się do takich rzeczy. Bo to nie jest łatwo, prawda? Patrząc na to, co się dzieje, jak rozwijają się inne zespoły. Ja myślę, że apetyty to jedno, a druga strona medalu to jest po prostu racjonalnie ocenić możliwości. Ja wiem, jak to wyglądało przez kilkanaście lat, bo akurat miałem ten zaszczyt reprezentować kraj.
nie jest to proste dźwigać taką odpowiedzialność, ale z mojej strony mogę powiedzieć, że życzę chłopakom jak najlepiej, życzę im powodzenia. No i trzymam za nich kciuki, żeby te wyniki były jak najlepsze, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Dzięki. Dziękuję. Piąteczka, Jakub Błaszczykowski, także zagościł na kanale Cionopoczach, więc niesamowici goście. Niesamowita tutaj też jest popularność Kuby, to ciągle ktoś go prosi autograf, o podpis, o cokolwiek. Ja cały czas patrzę, zmierza w naszą stronę Robert Dymkowski, więc ja pana Roberta, słuchajcie, korzystając z tej okazji, poproszę, żeby chociaż kilka słów mógł jeszcze zamienić z nami, bo myślę, że warto, to jest jego dzień, więc mam nadzieję, jeżeli tylko wzruszenie mu pozwoli, no to właśnie porozmawiamy właśnie tutaj na kanale Cioną po oczach z panem Robertem. Jesteśmy właśnie blisko. Panie Robercie, możemy na kilka zdań tutaj jeszcze dla kanału? Dziękuję. Zapraszam za mną, dobrze? Jeszcze tu, ale jeszcze zdjęcia. Chłopcy właśnie otaczają pana Roberta, ale już jak najbardziej. Zapraszam, zapraszam. Robert Dymkowski, słuchajcie, z całą rodziną. Chodźcie, chodźcie. Zapraszamy dziewczyny, żona, tak jest, żona. Wszyscy są z nami. Kochani, ja powiem tak. Hasło jest piękne Liverpool, you'll never walk alone. You'll never walk alone, nigdy nie będziesz sam. I dzisiaj to było ucieleśnienie, prawda? Tak, zacznę od tego, że na początku ja w ogóle się nie spodziewałem, że takie wsparcie dostaniemy. Moja rodzina od kibiców, że przyjedzie tyle sław, tyle gwiazd na ten mecz. Wielkie dzięki, wielkie szapobabo, naprawdę... Zorganizować taki mecz to też jest ukłon do organizatorów, bo mało czasu, także super, super sprawa. Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem. Co czuliście, jak było skandowane co chwilę przez 11 tysięcy widzów? Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski. Wzruszenie, przede wszystkim wzruszenie. Bardzo to było wzruszające i dziękujemy każdemu za pomoc. Wzruszenie. Bardzo jesteśmy wdzięczni przede wszystkim, że tyle osób przyszło. Bardzo dziękujemy za takie wsparcie. Za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta i to właśnie przed panią naprawdę no niełatwe chwile, prawda? Ale myślę, że trochę łatwiej jest przez to wszystko przejść, mając takie wsparcie. Chociaż wiadomo, to wszystko nie jest łatwe, nie jest czarno-białe. Tak, za chwileczkę będzie cisza i będziemy musieli sobie po prostu z tym poradzić w takim najbliższym gronie rodziny. Dzisiaj widzę też, te oczy się szklą, więc jest tu taka naprawdę pozytywna atmosfera. Na pewno to jest olbrzymia energia i na pewno to pomaga bardzo Robertowi przejść te ciężkie chwile. Dla ciebie? Jesteśmy bardzo wdzięczni, pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy, że przyszliście. Dziękujemy, 11 tysięcy widzów, panie Robercie. Ja też bardzo dziękuję i chciałbym, myślę, że wspólnie możemy zaapelować razem z całą rodziną Dymkowskich właśnie, żeby ludzie byli razem, żeby się starali, dosyć tych kłótni, dosyć tych swarów, prawda? Także w środowisku piłkarskim, jednak jedność to jest to i taki fajny, pozytywny vibe. No tak, że środowisko pokazało, że potrafimy się zjednoczyć i... Nie byłem jakimś bardzo wielkim piłkarzem kadrowiczem, a jednak zjednoczyłem no nie tylko piłkarzy, ale całe jakby środowisko sportowe. Fajnie. I panie Robercie, jeszcze świetnie dziewczyny się zaprezentowały. Wiemy, że pan przecież prowadził dziewczyny trzecie miejsce, więc no kapitalnie się... Dobry futbol. Tak, to jest... Szczecin jest najlepszym miejscem do promocji piłki kobiecej w Polsce, także dziewczyny mają naprawdę przed sobą dobry czas, żeby zaistnieć. Bardzo dziękuję panie Robercie, dziękuję całej rodzinie Dymkowskich, gratulujemy, dziękujemy przede wszystkim, dziękujemy, słuchajcie, piękny obrazek, naprawdę, na koniec naszej transmisji, to już koniec, kończymy na stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie, dziękuję wszystkim, że byliście z nami. Piłka potrafi jednoczyć. Tu, na stadionie w Szczecinie, hasło łączy nas piłka. Hasło wymyślone kiedyś przez Zbigniewa Bońka ucieleśniło się na serio i oby gdzieś przeszło na całe środowisko piłkarskie. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Bądźcie z nami. Ruszamy do Tirany. Salutare!
Sponsorem kanału jest firma Dabrobał, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej.